Dobry wieczór Państwu. W imieniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa na spotkaniu organizowanym z inicjatywy Zaprzyjaźnionej z nami więzi, spotkania poświęconego adhortacji apostolskiej Radość Miłości. Tytuł tego spotkania to Norma dla człowieka, a nie człowiek dla normy. Spotkanie będzie prowadził pan redaktor Zbigniew Dasowski. Więc witam Państwa serdecznie i przekazuję mikrofon. Dziękuję pięknie. A ja zapraszam w takim razie tutaj na podwyższenie, ale z apelem, żeby nie spadać z niego, bo podobno ostatnio jakieś już są takie zamiary, że niektórzy chcą spadać z tego podwyższenia. Zapraszam gości, prelegentów, dyskutantów, bo dzisiaj nie będzie prelekcji, będziemy raczej starali się swobodnie jakoś rozmawiać wokół adhortacji Amoris Laetitia. To są w dużej mierze, w 75% autorzy tego bieżącego numeru więzi zimowego, w którym jeden z tematów to jest właśnie Amoris Laetitia. I są tam teksty wykiedy o księdza Mirosława Tykwera, księdza Krzysztofa Grzywocza. Dopraszamy jeszcze dzisiaj do dyskusji praktyka Krzysztofa Łoskota jako współtwórcę dróg małżeńskich, ruchu drogi małżeńskiej i sekcji małżeńskiej KIK-u, w której też się o Amoris Laetitia tutaj rozmawia, dyskutuje i próbuje jakieś wnioski wyciągać. Ponadto Ewa Kiedio, też praktyk małżeństwa i teoretyk również, bo autorka książki Osobliwe skutki małżeństwa, którą gorąco polecam. Ksiądz Mirosław Tykwer, doktor teologii fundamentalnej i redaktor naczelny poznańskiego przewodnika katolickiego. Bardzo dobre pismo skądinąd, polecam. I ksiądz dr Krzysztof Grzywocz, ekspert teologii duchowości, wykładowca tejże, twórca między innymi nowej inicjatywy Szkoły Kierownictwa Duchowego, która się w Opolu rozwija. Ksiądz Krzysztof Grzywocz przyjechał nas specjalnie z Opola, ksiądz Mirosław Tykwer z Poznania, więc ten, sprawa poważna. Dzisiejsze spotkanie chcę prowadzić w taki sposób, żeby ono było rozmową wokół Amoris Laetitia, najpierw skupioną na subiektywnym odczytaniu. Nie chcę, żeby autorzy tych tekstów z więzi powtarzali to, co tam jest powiedziane. Może czasem oczywiście będzie to niezbędne, bo zakładam, że jednak do więzi powiedzieli o tym, co uważają za najważniejsze, ale żebyśmy najpierw porozmawiali o takim subiektywnym odczytaniu, a później próbowali zobiektywizować spojrzenie na Amoris Laetitia, co w nim jest najważniejsze. I tu byśmy się omówili na pewien schemat, więc niech się Państwo nie dziwią, że przynajmniej ja mam nadzieję, że goście są przygotowani do odpowiedzi na te pytania, bo tak się umawialiśmy. Ja najpierw poprosiłem o przedstawienie ulubionego cytatu z Amoris Laetitia. I tak po jednym. I ewentualnie prosiłem, żeby w zapasie był jakiś drugi, bo przecież może się powtórzyć. No więc zacznijmy może tak po kolei, księże Krzysztofie. Ulubiony cytat. Można operować numerkami, bo może ktoś ma na sali adhortację, można sobie sprawdzać, szukać, zaznaczać, podkreślać. Mój ulubiony cytat. To może być ten. Mój ulubiony cytat można odnaleźć w punkcie 221 tej adhortacji. Jedną z przyczyn, które prowadzą do rozpadu małżeństwa, są zbyt wysokie oczekiwania dotyczące życia małżeńskiego. Tu ukazuje się rzeczywistość bardziej ograniczona i problematyczna niż ta, o której się marzyło. Rozwiązaniem nie jest szybkie i nieodpowiedzialne myślenie o separacji, ale podjęcie małżeństwa jako procesu dojrzewania, w którym każde z małżonków jest narzędziem Boga, aby dopomóc do wzrostu drugiego. Możliwa jest zmiana, wzrost, rozwój dobrych potencjalności, jeśli każdy nosi w sobie
które każdy nosi w sobie. Każde małżeństwo jest historią zbawienia, a to zakłada, że wychodzi z kruchości, która dzięki Bożemu darowi oraz twórczej i hojnej relacji stopniowo ustępuje miejsca w rzeczywistości coraz bardziej solidnej i pięknej. I teraz to zdanie kulminacyjne, które nawet sobie pisałem do swojego pamiętnika. Być może największym zadaniem mężczyzny i kobiety w miłości jest to, aby uczynić siebie nawzajem bardziej mężczyzną i bardziej kobietą. Przyczynić się do rozwoju i pomóc drugiej osobie ukształtować się w swojej własnej tożsamości. Czemu ten właśnie cytat? Subiektywny. To jest ta głęboka subiektywność tego uczucia. Dwa zdania, dlaczego? Podoba mi się ta koncepcja odkrywania swojej tożsamości w dialogu, że mężczyzna staje się mężczyzną przy kobiecie, a kobieta przy mężczyźnie, że nie można tego zrobić samemu. To jest jakby też forma wzajemnej troski o siebie, że nie jestem w stanie ukształtować swojej tożsamości bez drugiej osoby. Dziękuję. Ewa Kiedia? Dla mnie to był fragment z punktu 317. Chwile radości, odpoczynku i święta, a także seksualności są doświadczone jako udział w pełni życia jego zmartwychwstania. Małżonkowie poprzez różne codzienne gesty tworzą przestrzeń teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana. Przy czym ostatnia część, gdzie się zaczyna taki trudny język, to jest cytat z aplikacji Witę Konsekrata. Ciekawe, że właśnie nawiązamy do Witę Konsekrata, a Pan też uzasadnił zadane. Bo Witę Konsekrata dotyczy życia konsekrowanego. No tak, 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 tak. No podoba mi się bardzo, dlatego że to, co on tutaj wpisuje w te rozważania na temat tego, że małżeństwo nie jest jakimś gorszym powołaniem i ci, którzy w nim żyją, nie powinni się czuć oddaleni. To może czytać ten fragment, z którym to się łączą, jest wcześniej. Osoby posiadające głębokie pragnienia duchowe nie powinny odczuwać, że rodzina oddala je od rozwoju w życiu Duchem Świętym, ale że jest to droga, której użył Pan, aby je doprowadzić do szczytów zjednoczenia mistycznego. No i właśnie jaka jest ta droga, taka jak Pan później papież wskazuje, wiedzie ona przez najprostsze rzeczy, też te chwile radości, chwile odpoczynku, seksualność, taką po prostu codzienność małżeńską. No, dla mnie to jest jakieś takie sedno tego, czym jest duchowość małżeństwa. No, duchowość jest w małżeństwie, nie poza nim tylko. No. Ksiądz Mirosław, to jest numer 200. Ojcowie synodalni podkreślili, że rodziny chrześcijańskie z uwagi na łaskę sakramentu małżeństwa są głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego. No i wybrałem ten cytat głównie ze względu na podmiotowość. Może to jest taki oczeskany już właściwie fragment z tej adhortacji, ale wydaje mi się, że on jest absolutnie kluczowy. To znaczy, kto jest podmiotem? Kościół czy małżonkowie? Małżonkowie. W tej sprawie oczywiście, w kwestii małżeńskiej. Bo od razu oczywiście wielkie pytanie, co to znaczy być podmiotem duszpasterstwa. To zaś, tak? To zaś, tak. Idziemy wracać. Krzysztof Moskow? Już trochę poszło. Ja bym... może ja zostawię mądrze, co mądrzy ludzie mądre cytaty czytają. Dla mnie bardzo istotny był cytat taki. Proces synodalny pozwolił podjąć refleksję... Sam początek, dwójka. Słychać? Dwójka to jest. Proces synodalny pozwolił podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić naszą świadomość znaczenia małżeństwa i rodziny. Jednocześnie złożoność omawianych tematów ukazała nam potrzebę dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich. Proszę? W każdym razie to jest to się łączy jeszcze z innym. Nie polecam pośpiesznej lektury całości. Lepiej zostanie wykorzystana zarówno przez rodziny, jak i przez osoby pracujące w duszpasterstwie rodzin, jeżeli będą zgłębiały jej kolejne części lub jeśli będą szukały w niej tego, co może być potrzebne w każdej konkretnej okoliczności. To był siódmy. No, cytuję praktyczne takie informacje ze względu na to, że bardzo mnie ucieszyło, że Kościół w osobie tak ważnej jak nim papież zwrócił uwagę na to, że księża mają na co dzień do czynienia z pod amboną stoją ludzie, którzy mają swoje problemy i grzechy w pracy i w domu.
z miłością. I te problemy jakoś moim zdaniem są za mało widziane. I najróżniejsze się porusza bardzo w życiorysie świętych, w różnych historii, które słyszę, to obdarzam. Natomiast zwrócenie na uwagi jest tak, taką skromnością, że Kościół musi teraz postuliować te problemy, bo tak nie wszystko wiemy. I że dużo jest tutaj do zrobienia, bardzo mnie ucieszyło. Dobra. A czy mógłbyś powiedzieć od razu na odpowiedzieć na drugie pytanie, które przygotowaliśmy? O dwa kluczowe, twoim zdaniem, czy dla ciebie osobiście najważniejsze pojęcia, ważne dla zrozumienia adhortacji. Pytam o to, bo to jest dokument jak na adhortacje apostolskie dość obszerny. Sam papież zresztą, co Krzysztof Łoskowski cytował, nie polecał pośpiesznej lektury, tylko bardzo taką ważną, spokojną, wczytującą się, bo można w różnych celach i pod różnym kątem tę adhortację czytać. Tak, kluczowe pojęcie. Są tutaj dwa słowa, które dla mnie są dość istotne. To jest towarzyszenie i stopniowanie. Czyli to są te dwa słowa, na które zwraca szczególnie uwagę, dotyczące na każdym etapie naszego życia, a szczególnie to, co nas najbardziej interesuje, wychowanie młodzieży do miłości małżeńskiej i potraktowanie każdego z nas w ramach jego wspólnoty kościelnej, że każdy jest na innym etapie. Oczywiście co do stopniowości. To cytuję później Jana Pawła II, który właśnie jest tym autorem tego stwierdzenia, że każdy jest na jakimś tam etapie. Do ideału nam zawsze daleko. A co do towarzyszenia, to właśnie to, że wszyscy, którzy się staramy innym coś powiedzieć, to nie jesteśmy od tego, żeby wyrokować i zdecydować za nich, tylko po to, żeby im towarzyszyć w rozwoju na takim etapie, jakim są. Ksiądz Mirosław Tykwer. Dla mnie, bo tak wybrałem takie pojęcia, bo wybrałbym te same, co Pan prawdopodobnie, ale właśnie przewidując, wybrałem jeszcze inne, które uważam za kluczowe, bo faktycznie stopniowość i towarzyszenie dla mnie też byłyby kluczowe, ale jest jeszcze sprawa, kryterium, które papież Franciszek stosuje także w innych dokumentach, to jest wyższość rzeczywistości nad ideą i rozumiem to w tym kontekście małżeńskim w ten sposób, że nie zaczyna się ani rozważania tematu małżeństwa, ani praktyki duszpasterskiej od analizy ideologii. To powoduje generalnie, znaczy jesteśmy przyzwyczajeni do tego w dokumentach, że najpierw są jakieś idee i one zasadniczo próbujemy przedstawić te negatywne, ewentualnie pozytywne jakieś aspekty i potem przechodzimy do praktycznego zastosowania. Ale co to znaczy? Papież Franciszek mówi, tracimy z oczu konkretnych ludzi i niepowtarzalne relacje, jakie między nimi się tworzą. I mi się wydaje, że w tym sensie powiem może tak mocno, ale słyszałem już komentarze różne na temat papieża Franciszka, że w tym sensie on rozumie postmodernizm. W sensie pozytywnym. To znaczy rozumie, że ani jednostka, człowiek ze swoimi uczuciami, ze swoimi przeżyciami, historią, ale też małżeństwo jako ta, a nie inna historia jest niepowtarzalna, a jeżeli jest niepowtarzalna, to znaczy nigdy nie da się ubrać ją w jakąś ideę. I to jest jakieś założenie postmodernistyczne, które powoduje, że czasem wydaje nam się to podejście niebezpieczne, bo wydawałoby się, że w takim razie nie możemy tworzyć pojęć ogólnych norm. To nieprawda, możemy, ale musimy robić to w taki sposób, aby zawsze uszanować niepowtarzalność historii człowieka i niepowtarzalność historii danej relacji małżeńskiej. Więc ja bym to może dodał. I może druga taka rzecz właśnie to jest tak zwane uprzejme spojrzenie. Ja wiem, że to brzmi tak miękko i mało konkretnie, ale tutaj też mógłbym może powiedzieć więcej, ale teraz się ograniczę do może czegoś, co nie będzie do końca zrozumiałe, ale może w czasie rozmowy to jakoś bardziej wypłynie, że dla Franciszka teologia zaczyna się od fenomenologii spojrzenia, to znaczy od relacji konkretnej, międzyludzkiej. Tam jest źródło jego teologicznego sposobu myślenia. I to jest dla nas, my do tego sposobu, do tego podejścia
do uprawiania teologii w ten sposób. Jesteśmy do tego stopnia nieprzyzwyczajeni. Nie mamy takiego podejścia w Polsce za dużo, oprócz księdza Grzybocza oczywiście. I mówię tutaj na serio, mimo że ksiądz nie robi tego tak strasznie systematycznie w sensie książek, a szkoda. Ale na pewno, bo tu ja jestem fanem księdza Grzybocza, chcę powiedzieć. Bo ksiądz Grzybocza... Księdza to chyba w pierwszym życiu to też trzeba powiedzieć. Chciałem też, ale ja się nasłuchałem. Bo chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby krótko zrozumieć, o co mi chodzi, to proszę posłuchać rekolekcje czy wykłady księdza Grzybocza i będzie wiedział, o co chodzi Franciszkowi w tej adhortacji, kiedy on mówi, zaczynamy od fenomenologii spojrzenia, to znaczy od doświadczenia, spotkania z konkretnym człowiekiem. Tam jest źródło pewnej wrażliwości teologicznej. Towarzyszenie, stopniowość, wyższość rzeczywistości nad ideą, uprzejme spojrzenie. Na takie wiedzę wiesz? Może dziwne, ale dla mnie to jest słowo kruchość, a więc pewna słabość. Znaczy, to słowo sprawdziłam, pojawia się 14 razy. Znaczy w różnych formach, ale pojawia się około 14 razy w tym dokumencie. Wydaje mi się, że jednak dość nietypowe słowo. Jest to dość dużo. I papież to rozumie, mam wrażenie, w dwóch znaczeniach, które są dość różne, a jednocześnie jednak są bliskie sobie. Z jednej strony to jest delikatność i podatność na zranienie, z drugiej strony to jest nasza skłonność do grzechu. No ale grzech też jest czymś, co nas niszczy i rani. Więc jakąś bliskość tutaj widzę. Myślę, że to słowo jest ważne, bo przecież właśnie nasza słabość, nasza kruchość powoduje, że w ogóle potrzebujemy takich dokumentów jak Amoris Laetitia, że potrzebujemy być jakoś prowadzeni, że potrzebujemy pracować nad sobą. Papież pisze w pewnym miejscu, że małżeństwo jest historią zbawienia, a to zakłada, że wychodzi z kruchości. I wychodzi z kruchości, tego wyjścia z kruchości potrzebują nie tylko te osoby, które są w sytuacjach nieregularnych, na których no jakoś tutaj się bardzo skupiły reflektory w przypadku Amoris Laetitia. Myślę, że absolutnie każdy z nas, czy w małżeństwie, czy nie, właśnie z tego wyjścia z kruchości potrzebuje. I myślę, że to jest jakieś takie słowo bardzo w ogóle ważne dla papieża Franciszka. On też używa takiego sformułowania pięknego, troska o misterium kruchości. Jakaś tajemnica kruchości jest w każdym z nas. No jesteśmy słabi i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, żebyśmy nie zrywali jakichś herosów, którzy nie potrzebują Boga. Tak? Jeśli byśmy nie byli słabi, to w zasadzie Zbawiciel nie byłby nam potrzebny. I pisze też papież o tej kruchości, która sprawia, że potrzebujemy drugiego człowieka i że drugi człowiek potrzebuje nas. No i to jest też jakieś sen małżeństwa, to wzajemne wspieranie się dwojga ludzi, którzy są tak naprawdę bardzo słabi. I drugie słowo to jest piękno. Ono z kolei 33 razy się pojawia w tym dokumencie. I myślę, że papież jakoś tutaj odkrywa coś, co zostało na Zachodzie bardzo zagrzebane. To znaczy, u nas piękno w teologii zachodniej stało się taką kategorią estetyczną. Na Zachodzie, czyli u nas. Na Zachodzie, w Kościele Zachodnim, czyli mam na myśli Kościół katolicki. Mhm. W przeciwieństwie do Kościoła Wschodniego, który jakoś bardziej rozbudował teologię piękna jako elementu duchowości, jako drogi, która też prowadzi do Boga, zachowując jakoś tą triadę dobro, piękno i prawda. No właśnie u nas trochę piękno się stało czymś takim jak ładność, czymś po prostu takim, no ktoś jest ładny, coś jest estetyczne, podoba mi się, może być jakąś dekoracją. Natomiast tutaj u papieża Franciszka to słowo jest najwyraźniej bardzo ważne, skoro aż 33 razy się pojawia, często w kontekstach, które mówią o jakimś zachwycie drugą osobą. O tym, że też piękno ma nas pociągać do tego, żeby żyć dobrze. Nie jakieś twarde zasady, nie coś, co jest nam narzucone z zewnątrz, tylko właśnie no, mam wrażenie, że też te normy, o których pewnie tu będziemy mówić, jakoś tak naprawdę mają nas prowadzić do życia pięknie. Czy jeszcze coś?
Ja bym wyróżnił pojęcie procesu. Nie policzyłem, jak często się pojawia, ale mam wrażenie, że bardzo często się pojawia w tym dokumencie to słowo proces, szacunek dla procesu, dla jego etapu, dynamiki procesu, w opozycji do takiego myślenia, które jest obecnie myślenia magicznego, które szybko i naiwnie, często infantylnie oczekuje zmiany i się rozczarowuje oczywiście, gdy te zmiany nie nadchodzą i to myślenie magiczne jest obecne i w duchowości, w psychoterapii, w polityce, w wielu wymiarach. Natomiast papież przypomina to jedno z najbardziej podstawowych pojęć chrześcijańskich, że chrześcijaństwo jest duchowością, wydarzeniem procesu i uszanowania etapów tego. Cierpliwości. Jest takie bardzo piękne pojęcie, cierpliwość rzemieślnika odnośnie właśnie budowania związku małżeńskich czy każdej formy przyjaźni, że wymagana tu jest cierpliwość rzemieślnika. Pokazuje się nie sztukę i umiejętność, bo rzemieślnik musi się na tym znać, a jednocześnie też proces. Szacunek dla procesu. To wymaga oczywiście dojrzałości. Człowiek bardziej dojrzały, tym bardziej szanuje proces. Im słabiej jest z dojrzałością, tym bardziej wchodzi myślenie infantylne, nadużywające pojęcie cudów. Nadużywające pojęcie cudów. I drugie pojęcie, które bym wyróżnił, to jest pojęcie rozeznawania, rozeznania sytuacji. Mam wrażenie, że odbieram to pojęcie jako jedno z kluczowych pojęć. Papież często prosi o rozeznanie osoby duchownej i świeckiej tych sytuacji różnych. Pojęcie bardzo chrześcijańskie już ojców w pustyni było diakryzys, rozeznanie, ale też wprowadzenie w kryzys przez to. Trudność pewną, pewien trud rozeznania, który się wiąże często z kryzysem, rozdzieleniem, bólem, od którego można uciekać właśnie pomijając tą staranność rozeznania, czy później kryteria rozeznawania duchowego, aż po dzień dzisiejszy. Więc to pojęcie bym też wyróżnił jako taką mądrość i cierpliwość i czas na to. Rozeznamy sytuację, żeby nie ulegać takie niedojrzałe, czarno-białe rozumienie rzeczywistości. Rzeczywistość chrześcijańska jest właśnie tą bardzo, bardzo subtelną rzeczywistością, która wymaga nieustannie rozeznania. To może od razu jeszcze następne pytanie, bo chciałem też prosić o wskazanie, zdaniem Państwa, najbardziej niedocenionego wątku adhortacji, ponieważ bardzo często najczęściej w tak zwanej debacie publicznej sprowadza się amoris laetitia do wątku możliwości bądź nie dopuszczenia osób rozwijanych żyjących powtórnie w związkach do Komunii Świętej. Przez, ja osobiście też mam głębokie przekonanie, że jest to dokument niesłychanie wartościowy w wielu wymiarach i o różnych sprawach, które amoris laetitia ciekawie, które Franciszek w amoris laetitia ciekawie przedstawia, warto by rozmawiać. Czy Państwo też widzą takie niedocenione wątki akceptacji? Może taki wątek rzeczywiście mniej akcentowany. On się wpisuje w całość takiego właśnie pozytywnego wymiaru tej adhortacji, jak jest na przykład pokazane bardzo praktyczne uwagi dotyczące budowania więzi, relacji małżeńskich, szeroko pojętej rodzinności, przyjaźni. One są bardzo, bardzo praktyczne. Bardzo wielu terapeutów małżeńskich, nawet nie z chrześcijańskich systemów, jest bardzo poruszony tym tekstem, ze względu na pewno bardzo konkretną praktyczność tych takich pozytywnych uwag, jak budować związek. Jednym z takich, które chciałbym wyróżnić, to jest właśnie to, co nazywa papież celebracja małych kroków. Bardzo często się pojawia to sformułowanie szacunek, to się oczywiście wiąże z procesem, to pojęcie właśnie celebracji małych kroków, cieszenia się małym krokiem, jako też taki wymiar dojrzałości, który pomaga w budowaniu więzi. Nie oczekuje od razu czegoś wielkiego, wielkich zmian, ale w małych gestach, w małych krokach potrafi odnaleźć coś bardzo takiego mistycznego. Przypomina to oczywiście chociażby duchowość Teresy z Lizjie, czy wielu innych mistyków. Jest to też taka cecha dojrzałych osób, które potrafią się... Niedawno opowiadałem pewna starsza kobieta, gdy ją zapytałem, powiedziała, że miała szczęśliwe małżeństwo, pytałem, co jest gwarantem takiego jednym z takich elementów gwarantujących taką szczęście. Powiedziała właśnie celebracja małych kroków. Umiejętność nadawania małym krokom głębokiej treści. Tak, to ciekawe, że potwierdzając tę myśl, przypomniało mi się, że na letnim obozie
mojej wspólnoty z osobami z upośledzeniem umysłowym w minione wakacje też rozważaliśmy jeden z rozdziałów Amoris Laetitia, że to się ten rozdział o miłości, rozdział czwarty, miłość w małżeństwie, jest w znacznej części rozbudowanym komentarzem do hymnu o miłości świętego Pawła i to znakomicie się dało przełożyć też na tak prosty język komunikowalny w takim specyficznym rodzaju. Krzysztofie, dla ciebie. Właśnie to mi zasygnalizowali. Dla mnie tutaj w debacie nie słyszałem do tej pory, może ja nie siedzę gdzieś w centrum, właśnie tych rozmów o tego całego działu miłości małżeńskiej. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, mianowicie małżonkowie mają dwa równoległe zadania, jak nas Kościół pouczał w katechizm, mianowicie właśnie posiadanie dzieci, wychowanie i druga budowa tej jedności niezbędnej dla tych dzieci, dla nich i dla tego, żeby być świadectwem, no w końcu może z jakimś może nie doskonałym, ale razem miłości Boga do Kościoła i tak dalej. I na temat tej jedności, to w zasadzie ja nie słyszę w ogóle w Kościele, bo to jest trudne, to małżonkowie nie umieją na ten temat rozmawiać. Bardzo dużo się mówi o różnych tam, nie wiem, środkach antykoncepcyjnych, dzieciach, tamto, bo o wychowaniu jeszcze sporo, ale kto uczy jedności? I tu, w tym dokumencie, właśnie w tym dziale o miłości, szczególnie krok dalej właśnie po omówieniu Pawłowej tych 13 cech miłości, jest tak precyzyjnie i tak dużo na ten temat powiedziane, tam jest taka kopalnia tematów bezpośrednio dla duszpasterzy, dla nas organizujących coś dla młodzieży, dla wychowania dzieciaków. Właśnie o tym, jak realizować tą miłość, tą jedność, która jest taka potrzebna, która musi się realizować już przecież, kiedy mamy dzieci, kiedy ich nie mamy. Że do tej pory w takim dokumencie tak praktycznych, prostych uwag ja nie widziałem. I więc dlatego uważam, że jest bardzo niedocenione miejsca, strasznie ważne. I no i nie wiem, co się da, żeby to było jak najwięcej na ten temat, byśmy zaczęli mówić. A to ja rozumiem, że się nie mówi. Dla mnie to, co pan Krzysztof mówi, też było bardzo ważne. Miałam wrażenie, że mało docenione. No ale napisałam na ten temat tekst przy numerze 9. Odsyłam 15 złotych. Jestem usatysfakcjonowana. Więc chciałabym powiedzieć o innej jeszcze sprawie. Mianowicie o temacie kobieta, rola kobiety w małżeństwie, rola kobiety w społeczeństwie. To może jest marginalne dosyć tutaj, w tej akurat adwokacji, ale pojawiają się dwa zdania, w których feminizm jest ukazany nie jako coś złego, jako coś, co może być dobre oblicze, może mieć oblicze wątpliwe, natomiast mam wrażenie, że jest to pewna nowość i że w dokumentach Jana Pawła II wprawdzie była mowa o tym, że bardzo uzasadnione są starania kobiet o to, żeby mieć więcej zatem, więcej podejmować różnych zobowiązań w Kościele i w społeczeństwie, żeby ta ich rola była szersza, nie tylko ograniczała się do zadań domowych, ale nigdy chyba o feminizmie nie powiedział, używając prostego słowa, że może być w tym jakieś dobro. Natomiast u papieża Franciszka tutaj pojawiają się takie dwa zdania. O ile pojawiają się formy feminizmu, których nie możemy uznać za właściwe, to podziwiamy również dzieło Ducha Świętego w bardziej wyraźnym uznaniu godności kobiet i ich praw. Czyli są formy feminizmu, które są niewłaściwe, ale też najwyraźniej są jakieś, o których można powiedzieć, że są właściwość. Poza tym doceniam feminizm, który nie domaga się uniformizmu lub zanegowania macierzyństwa. No i w zasadzie to jest to, może o czym mówił Jan Paweł II, ale zawsze musiał dodać jednak, że jest to nowy feminizm, a nie po prostu jakiś rodzaj feminizmu. Potem jeszcze jest mowa też o... To jest bardzo ciekawe też, jak to w ogóle rozumieć, bo w punkcie 175 najpierw papież mówi o rolach matki i ojca, przy czym te role są bardzo wyraźnie rozpisane według niego. Matka chroni dziecko swoim czułością i współczuciem, pomaga rozbudzić zaufanie i tak dalej, czyli standardowy dosyć zestaw cech kobiety. Postać ojca z kolei pomaga wejść po szerszemu światu i zachęca do wysiłku i walki, znowu zestaw standardowy. Ale dalej pisze papież, są to elastyczne role i zadania, które dostosowują się do konkretnych sytuacji każdej rodziny.
No i nie wiem, na ile są elastyczne, czy są elastyczne w obrębie danego mężczyzny, czy też rozumiem przez to, że jednak kobieta też zdarza jej się zachęcać do wysiłku i walki, byłaby jednak skłonna przypuszczać, że byłoby sensowne i widziałam takie działania ze strony kobiety, jak również ze strony mężczyzn i ojców, chronienie czułością i współczuciem. Mam nadzieję, że dojdziemy do momentu, kiedy także w dokumentach Kościoła będzie to dostrzeżone. I jeszcze ksiądz Mirosław Tykwer, wątek niedoceniony. To tak, w skrócie to bym dodał to samo, tylko żebym powiedział jeszcze mocniej w kwestii tej męskości, kobiecości, bo tam dalej jeszcze papież mówi, prawdą jest jednak również, że to, co męskie i kobiece, nie jest czymś sztywnym. To znaczy, że nie tylko role, ale męskość i kobiecość. I wcześniej to jest tak wytłumaczone. Nie można zapomnieć, że na kształtowanie swego sposobu istnienia, kobiecego lub męskiego, nakładają się nie tylko czynniki biologiczne lub genetyczne, ale także różnorodne elementy związane z temperamentem, historią rodzinną, kulturą, przeżytymi doświadczeniami itd. itd. No, ja widzę tu wyraźnie otwarte jakby pole do badań nad kulturowymi uwarunkowaniami płci, a z drugiej strony papież Franciszek też mówi, że nie może to polegać na negowaniu istniejących biologicznych i psychologicznych elementów odróżniających te dwa. Czyli mówiąc wprost, można powiedzieć, że jest jakiś element otwarcia na gender, a nie na genderyzm, tak bym to nazwał. Kulturowe uwarunkowania płci, tłumacząc na polski, to jest gender. Tak, tak. Tak, tylko powiedzmy, że jak to ktoś mi mówił, dlaczego mówię tak ostrożnie, dlatego, że jedna z osób, której mówiłem, słuchaj, ale gender jako takie nie jest niczym złym, póki nie ma zanegowania tego odróżnienia biologiczno-psychologicznego, że na jakimś poziomie ono jednak jest, nie? I on mi powiedział, to pokaż mi teraz środowisko, które zajmuje się gender i które zakłada to odróżnienie, nie? I dlatego mówię zawsze ostrożnie, bo nie wiem, jak to jest w praktyce, ale co do idei, to jednak tak. No i druga rzecz to, może za dużo mówię, już to jest, dotyczy Eucharystii, to jest takie zdanie, ono jest w kontekście biednych, ale że tam osoba, która przyjmuje ciało i krew Chrystusa, nie może jednocześnie obrażać tego samego ciała, dokonując gorszących podziałów i dyskryminacji między jego członkami. Czyli dalej jest napisane, że nie zapominajmy, że mistyka tego sakramentu ma charakter społeczny. Czyli mówiąc, to takie dwa aspekty, że Eucharystia to jest nie mistyka spotkania indywidualnego z Chrystusem, ale ma wymiar wspólnotowy. I drugie, że ten, kto dyskryminuje lub wprowadza podziały, jest niegodny przyjmowania ciała Chrystusa. Tak jest napisane wprost. To może od razu, jak już Rafał jest u księdza Rechu, chciałbym teraz przejść do wątku obiektywizacji. Czyli to było spojrzenie subiektywne. Każdy z Państwa ze swojej perspektywy, ze swoimi zainteresowaniami, doświadczeniami życiowymi zwraca uwagę na coś, co jest jej ulubionym cytatem, kluczowym pojęciem do zrozumienia, adaptacji jakimś wątkiem niedocenianym. Teraz chciałbym spróbować to zobiektywizować. Znaczy, po co ta adhortacja powstała? Jaki jest jej cel? Upraszczająco w tej chwili trywializuję okropnie, prawda? Czy powstała dla zamydlenia oczu po to, żeby w punktach około 300 wprowadzić rewolucję dotyczącą rozwodników, czy też w jakimś innym celu. Ciekaw jestem, czy to spojrzenie obiektywizujące będzie się jakoś miało, jak się będzie odnosiło do tego subiektywnego. Też mam zacząć, tak? Może. Dlatego myślę, że najważniejszą sprawą jest podmiotowość, to znaczy docenienie sumienia. Mi się wydaje, że w pełni to docenienie sumienia nastąpiło na Soborze Watykańskim II. To nie znaczy, że w nauczaniu nie docenialiśmy sumienia, bo w takim oficjalnym nauczaniu Kościoła, zawsze tak można pokazać taką ciągłość, to faktycznie sumienie zawsze istniało pojęcie rozumu praktycznego, czyli rozeznawania powinności moralnej w konkretnej sytuacji, a nie tylko odnosząc do ogólnej normy. Czyli to jakby zawsze istniało, tak? Tylko tyle, że nawet jak rozmawiałem z jednym moim bardzo mądrym i dobrym proboszczem 3 lata temu,
to on mi powiedział, słuchaj, no ja się uczyłem na teologii w seminarium, że duszpasterstwo to jest pomoc dostosowania życia do normy moralnej. Znaczy, że po to są księża, że ludzie sobie nie radzą z tym dostosowaniem życia do normy moralnej, więc my mamy im w tym pomóc. No i można by powiedzieć, no w sumie jak sobie teraz wymienimy takie normy moralne jak wierność, miłość, to jakby się zgodzimy, no tak, no dojrzewamy do tego. Ale to, co wydaje mi się, że wprowadza ta adhortacja, nie w sensie, że to jest nowość Franciszka, ale to jest konsekwentne potraktowanie soboru, docenienie sumienia, jest rzecz, która może, nie wiem, czy nie będzie wymagała wyjaśnienia, żebym tutaj nie zrobił rewolucji. Że brak spójności życia z normą moralną nie musi oznaczać utratę stanu łaski uświęcającej. To proszę wytłumaczyć. No bo to jest, jest niebezpieczne, prawda? Znaczy, może wrócę do klasycznego języka, żeby powiedzieć, o co chodzi. To znaczy, kto może przyjmować komunię, ten kto jest w stanie łaski uświęcającej. Kto nie jest w stanie łaski uświęcającej, ten, kto popełnił grzech ciężki, czyli wobec jakiejś ważnej normy moralnej zachował, popełnił czyn niezgodnie z tą normą. Świadomie i dobrowolnie popełnił ten czyn niezgodnie z tą normą. Papież Franciszek w tej adhortacji zadaje pytanie, czy są sytuacje, w których zastosowanie normy nie byłoby czymś złym. Czyli podam też przykład, tak może teraz tak faktycznie na poczekaniu wymyśliłem, ale to chyba, ja to widzę w przypadku, opowiem o jednej spowiedzi, mówię bardzo rzadko, bo to są jednak intymne sprawy, nie wiem, czy powinniśmy, nie łamię tutaj sakramentu tajemnicy, ale jeden pan, który regularnie się spowiadał z stosowania antykoncepcji i faktycznie, znaczy wracał i tak dalej, ja mu zawsze polecałem, żeby może trochę poczytał na ten temat. Bardzo często ludzie nie wiedzą, jakie są racje za tym, że antykoncepcja jest czymś niedobrym, mówiąc tak ogólnie. I teraz on w pewnym momencie już nie wytrzymał i całe szczęście, że nie wytrzymał, bo powiedział mi, proszę księdza, ja nie mam z tym problemu. Ja mówię, to dlaczego się spowiadasz? Bo moja żona ma. I teraz mamy jasną normę moralną, można by dyskutować, czy słuszną, czy nie, to już dotyczącą niestosowania antykoncepcji i jego żona, która jest pielęgniarką i która, nie wiem, napatrzy się w szpitalu, jakieś lęki i tak dalej, i ona mówi, że ona chce. I teraz, gdyby on zastosował tę normę, to może zniszczyłby większe dobro, które jest między nimi. To znaczy ja, może ksiądz może się do tego odnieść, bo czasem się zastanawiam, tak na świeżo mówię, ja mu powiedziałem, że nie robisz nic złego. To znaczy, ty rozeznałeś, że w tej z dobrą wolą, rozeznałeś, że w tej sytuacji może potrzeba czasu, ale teraz nie wolno wprowadzić tę normę i zniszczyć relacje. Ja oczywiście, dlaczego mówię to tak delikatnie i ostrożnie? Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że ja nie znam tej sytuacji. Nie znam tej żony, nie znam tego pana, ja nie wiem. Ale w milionach sytuacji, w których my się znajdujemy jako duszpasterze, my naprawdę nie wiemy i nie wiem, czy możemy pretendować do tego, że wiemy. A jeżeli nie wiemy, to ostateczną decyzję w rozeznaniu musi podjąć ten człowiek. Natomiast co to oznacza? Że ja jako ksiądz w jakimś sensie zaakceptowałem fakt niestosowania normy moralnej, a on idzie do komunii. Krzysztof, z punktu widzenia praktyka, jak by się powiedział, cel powstania tej tradycji? No, cel to tutaj papież dokładnie napisał, po co to zrobił wszystko razem. To jest jakby ubytał pracę z dwóch synodów i ładnie to zrobił. No dla mnie to jest w ogóle rewelacyjny materiał. Więc jeżeli bym miał coś, w ogóle dla mnie każdy z tych kawałków jest bardzo fajny i w związku z tym ja się podpisuję pod nimi wszystkimi. No, szczególnie właśnie mnie frapują te, które dotyczą wspólnego wychowywania się i młodego pokolenia i nas, bo my ciągle wszyscy jesteśmy w drodze do mądrego chodzenia po tej drodze. Nazwaliśmy się małżeńskie drogi na każdym pomału. Właśnie dlatego, że my wiemy, że my nigdy do tego celu nie dojdziemy. To Bóg nas tam może tam jakoś pomóc bliżej czy dalej, a my musimy sobie po prostu pomagać. I
Dlatego dla mnie tu jest papież najczęstszy. Ja bym przeczytał 36 kawałek i 205 w tej samej pokoleniu. Jednocześnie trzeba pokornie i realistycznie uznać, że czasami nasz sposób prezentacji przekonań chrześcijańskich i sposób traktowania ludzi przyczyniły się do tego, co obecnie jest powodem narzekania i wobec czego wypada nam dokonać zdrowej samokrytyki. Z drugiej strony często przedstawialiśmy małżeństwo w taki sposób, że jego cel jednoczący zachęta do wzrastania w miłości i idea wzajemnej pomocy pozostawały w cieniu z powodu niemal wyłącznie nacisku na obowiązek prokreacji. Nie wsparliśmy dostatecznie młodych małżeństw w pierwszych latach ich wspólnego życia, przedstawiając im propozycje dostosowane do godzin ich zajęć, do ich języka i do bardziej konkretnych niepokojów. Niejednokrotnie przedstawialiśmy ideał teologiczny małżeństwa zbyt abstrakcyjny, skonstruowany niemal sztucznie, dalekie od konkretnych sytuacji i rzeczywistych możliwości rodzin, takich jak są. Ta nadmierna idealizacja, zwłaszcza gdy nie obudziliśmy ufności w działanie łaski, nie pozwoliła na to, aby małżeństwo było bardziej pożądane i atrakcyjne, ale wręcz przeciwnie. W 205 punkcie pisze tak: ojcowie synodalni mówili wielokrotnie, że trzeba pomóc młodym ludziom w odkryciu wartości i bogactwa małżeństwa. Powinni oni mieć możliwość poznania atrakcyjności pełnej jedności, która uwznośla i udoskonala społeczny wymiar życia, przyznaje seksualności jej najwspanialszy sens, a jednocześnie promuje dobro dzieci, daje im najlepsze warunki dla ich dojrzewania i wychowania. To jest nasze spostrzeżenie ze spotkania z setkami, nie tysiącami młodych małżeństw, które biorą udział w różnych kursach przedmałżeńskich, gdzie oni są zdumieni tym, że małżeństwo to nie są kajdany. Po prostu, że macie być razem i już, macie napłodzić dzieci, ile się da. I nie stosować czegoś tam, nie robić aborcji i tak dalej, różnych rzeczy na nie. Że małżeństwo jest fantastyczną przygodą i że kursy muszą być inicjacją, dokładnie tak nam pisze papież. Inicjacją, czyli nie wyładowaniem głupy wiadomości prawnych czy teologicznych, tylko pokazaniem im tej miłości Boga, który pozwolił nam być, no, decydować, czy będzie człowiek, który będzie żył wiecznie. I potem go wychowywać tak, że wokół niego będzie lepiej albo gorzej, zależnie od tego, czy my, mówię o świecie, prawda, tworzyć ten świat wokół niego. Za 20 lat dzieciak wyjdzie z domu i będzie wokół niego dobrze albo źle. Ale to od nas to w dużym stopniu zależy. I my możemy w tej przykładzie grać udział, powiedzieć Bogu tak, albo nie. Mamy coś między sobą zbudować i od tego zależy, ile młodych będzie chciało pójść do małżeństwa. No to wszystko tutaj jest i to my się z tym spotykamy, ci ludzie po prostu nie wiedzą. Uważają, że wchodzą jak ci kajdany w ograniczeniu wolności. Takie są rytuały pożegnania się z stanem, no, tak zwanym wolnym. To nie jest otwarcie na jakąś nową rzeczywistość, na nowe możliwości. I oni tego nie rozumieją. Czyli my jako małżonkowie, wszyscy tutaj na sali, wszyscy inni, przecież my nie pokazujemy im tej wartości. Oni się nie pchają. Oni wchodzą. A papież to właśnie dokładnie tu pisze. A przecież oni są zaproszeni do fantastycznej przygody. I że to się da zrobić, właśnie to dzieło miłości pokazuje, to się da zrobić. Bo tutaj ja tak brutalnie powiem, pokazane jest, że miłość się robi. To nie jest taki ptaszek, co lata i usiądzie, a potem poleci na ramię sąsiadki. Tylko on ten, to ode mnie zależy. Ja wiem, że to jest trudnie kłopotliwe, ale jeżeli to ode mnie zależy, to jest fajne. Ci ludzie się cieszą, jak się tego dowiedzą. Bo to nie jest miłość przyszła i kurka wodna, czy ona będzie, czy nie będzie na jakiś czas. Poleci sobie, a sobie robi z tą babą. No nie. I to tu jest, to mnie tutaj fascynuje, że to, z czym się spotykamy, tu jest na to odpowiedź. To znaczy, to jest 100 no, praktycznych tematów, które można by z każdego zrobić prelekcję, albo napisać do więzi. Ja się tutaj znowu podpisuję pod tym, co mówi pan Krzysztof, jako praktyk małżeństwa, ma podobne odczucia. No jeśli spojrzymy na adwokację, na 325 punktów tych kwestii, nieregularnych dotyczy 20 z nich. Większość pozostałych to jest rozważanie, wskazywanie ludziom
podsuwali pewnej propozycji, jak pięknie przeżyć małżeństwo, jak wykorzystać je w całości do swojego rozwoju, do swojego zbawienia. Jak bardzo dużo jest część tych fragmentów, które mówią o teologii małżeństwa, o tym, że małżeństwo jest obrazem miłości Boga, obrazem miłości Trójcy Świętej, obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Może to brzmi jakoś tak abstrakcyjnie, myślę, że papież to też jednak jakoś tak ujmuje, że to daje się jakoś bliżej odczuć. No to choć do takich sytuacji, że moi znajomi, którzy są zaangażowani w jedną ze wspólnot chrześcijańskich, bardzo blisko Kościoła, mówią mi w pewnym momencie, czy też dawać Amoris Laetitia, bo podobno jest jakieś zamieszanie wokół tego, no bo czterech kardynałów zgłosiło jakieś pytania do papieża. No, że ja nie sięgnęli po to wcale wcześniej, żeby właśnie jakoś pogłębić tę swoją więź małżeńską, dostrzegając, że papież może mieć coś do powiedzenia, tylko dlatego, że jest jakieś zamieszanie wokół tego. Tak naprawdę zamieszanie też wokół fragmentu, który akurat mi bardzo dotyczy. A z drugiej strony, no na pewno te punkty, które są jakoś tak żywo dyskutowane, są ważne. Z tych powodów, o których tutaj ksiądz Mirosław wspomniał, że to jest pewna nowość i dochodzi do jakichś istotnych zmian, myślę. Właśnie nie jakichś radykalnych przesunięć w rozumieniu samej normy, tak bym to powiedziała, co raczej w dowartościowaniu sumienia i tej roli rozeznawania, wspólnego rozeznawania. Po pierwsze, każdy sam jakoś rozeznaje, każdy z wiernych, ale po drugie też jest jakieś to prowadzenie przez duszpasterzy. Papież tutaj wyraźnie, zresztą w pewnym miejscu, w punkcie 37, przyznaje, że Kościół sobie nie radzi z tym fenomenem sumienia. Z trudem dajemy też miejsce dla sumienia wiernych, pisze. Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, nie zaś domagania się, by je zastępować. No i właśnie, wydaje mi się, że norma, nie wiem, może tutaj księża albo inni specjaliści nie poprawią, ale ja jednak rozumiem normę jako pewne wskazanie, jak w takiej sytuacji bez jakichś dodatkowych uwarunkowań specyficznych, jak żyć w danej sytuacji, jak najlepiej postępować. Natomiast są przecież sytuacje specyficzne. Mam takie dwa przykłady, też związane na przykład, jeden jest związany z antykoncepcją, kiedy kobieta jest gwałcona przez męża. Na to mają już wiele dzieci, tak, ich stan finansowy nie, czy zdrowotny też nie pozwala na to, żeby mieć tych dzieci więcej. Myślę, że sytuacja jeszcze bardziej skrajna niż ta wspomniana tutaj przez księdza. Ale też sytuacja taka, kiedy kobieta po cięciu cesarskim nie może zajść w ciążę. I jakby spełniła już ten obowiązek w danym momencie prokreacyjny, natomiast co z tym sensem jednoczącym małżeństwa? Czy w tym momencie jakieś zaawansowane pieszczoty, tak zwany petting, rzeczywiście jest przekroczeniem normy? No takie wątpliwości się rodzą i myślę, że tutaj jakoś no właśnie ta kwestia rozeznawania, kwestia ludzkiego sumienia, nie tylko jako czegoś, co aplikuje tę normę dokładnie tak, jak ona jest jakby przepisana, tak i jakimś takim wyraźnym taryfikatorem, tylko właśnie takie podejście bardzo indywidualne. Przeczuwam z tej perspektywy obiektywnej, że celem dwóch synodów i tej adhortacji, która te synody podsumowuje, było pokazanie wartości rodziny, przypomnienie wartości rodziny, etosu rodziny. Przypomina mi się taka rozmowa, niedawno byłem gościem na weselu i obok mnie zupełnie przypadkowo, ponieważ to miejsce było rozdzielone, siedziała młoda kobieta, gdzieś w takim wieku studenckim. I tak do mnie mówi, no przy księdze powiedzmy coś szczerze. Proszę bardzo. Ja nie wierzę w małżeństwo. Wszystkie małżeństwa moich koleżanek się rozpadły. I
mam wrażenie, że małżeństwo jest śmiercią dla miłości. Póki żyję z moim chłopakiem, bez małżeństwa też jakoś idzie. Jeśli pobierzemy, to koniec. I ja myślę, że ten dokument też jakby w tym kierunku idzie, żeby pokazać, zachęcić, pokazać to, co pani powiedziała. Ten dokument przede wszystkim piękny. On jest dla mnie piękny. To jest dla mnie wzrosła potrzeba małżeństwa. Jak nie małżeństwa, to ten dokument. Naprawdę, on jest taki urzekająco szczery i realny. Nie jest taki uciekający jakiś wielki ideę, nieosiągalny, tylko on jest taki bardzo realistyczny. To, co pani mówiła, tej kruchości, tej jedności światła i cienia. On jest przekonywujący. Nawet jak powiedziałem dla osób, które zajmują się terapią małżeńską, dla osób niechrześcijańską, to jest piękny dokument, prawdziwy i pociągający. I to myślę, że było celem, żeby naprawdę ludziom chęć podtrzymać, pokazać, że warto o tym rozwoju właśnie. To myślę, że tu widzę, towarzyszę od lat takiej wspólnocie małżeństw w Polsce, głównie byli nasi studenci naszej uczelni, którzy są tym dokumentem bardzo poruszeni, bardzo, bardzo tak żyją, powoli czytają i mówią, że dużo im to dało dla ich małżeństw, że dużo zrozumieli, że właśnie w kwestii sumienia, swojej samodzielności. Także tak widzę cel, żeby zachęcić, żeby pokazać wartość dzisiaj rodziny, małżeństwa. A też pokazania też szerszego kontekstu rodzinności. Nie? To bardzo mi się podoba to napięcie pomiędzy rodziną, w tym sensie ścisłym, ale też szerszym rozumieniem rodziny, jako na przykład kościoła. Czy, nie, w tym sensie, jak ja mówię, człowiek do kogoś, czuję się u ciebie jak w domu. Nie? Że to jest taka szersza pojęta rodzinność. Nie tylko w tym takim wąskim rozumieniu. Jako papież definiował parafię jako rodzinę rodzin. I mam wrażenie, to nie jest jakaś fikcja, że coś w tym jest. Nie? Ja się czuję przy tobie jak w domu. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby to się dokonało? Żebym się czuł przy tobie jak w domu, jak, nie, przy kimś bliskim. I te warunki podaje papież. Także tak myślę, że tak to. I rozumiem też ten cel jako też przejście, dlatego dla mnie ważnego historycznie kroku, mianowicie możliwości dopuszczenia do Eucharystii osób pewnych osób żyjących w związkach nieregularnych. To historyczny moment uważam i ważny i myślę, że to jest też ta cała pozytywna przestrzeń tego dokumentu jest też po to, żeby ten krok zrobić. Uważam, że to jest krok historyczny i ważny i też długo jakby oczekiwany w Kościele. To spytam od razu o tę normę, która jest też w tytule naszego spotkania i w tytule rozmowy z księdzem Krzysztofem Grzywoczem Więzi. Norma dla człowieka, nie człowiek dla normy. Oczywiście jak część osób słysząc takie sformułowanie zaczyna się zastanawiać, znaczy co, norma wtedy jest niepotrzebna, staje się tylko drogowskazem, który można sobie ominąć i pójść w zupełnie odwrotną stronę, norma się do niczego nie przydaje, bo tak naprawdę wszystko staje się subiektywne. To prosiłbym o odpowiedź taką jak w teorii praktyki kierownictwa duchowego, czy też jakby w ogóle duchowości, towarzyszenia też ludziom, którzy muszą podejmować w swoim życiu trudne decyzje. Czym jest ta norma? Myślę, że norma ma charakter służebny, że nie jest centralną kategorią chrześcijaństwa. Zresztą Chrystus zapytany, co jest głównym przykazaniem, najważniejszym przykazaniem, czy najważniejszą normą, powiedział, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, a bliźniego swojego jak siebie samego. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. To jest główne przekazanie i wszystko jest temu podporządkowane. Jeżeli mówiąc nawet, że byłaby to szerzej pojęta norma, no to jest główna norma chrześcijaństwa, by się po prostu wzajemnie miłowali. Z całym pięknem, prostotą i głębią i też skomplikowanością tego sformułowania. I wszystkie inne normy, jakie są, one mają służyć temu. Ale główną perspektywą rozeznania jest to, czy to, co robię, łączy mnie bardziej, pogłębia więź, relacje z Bogiem, z moimi przyjaciółmi, z sobą samym, czy nie. W tej kategorii, nie patrzę kategorii normy, tylko kategorii więzi. Czy to, co zrobię, to, co mówię, łączy mnie, czy zagraża, osłabia, niszczy relacje. A normy typu nie kradnij, nie zabijaj, no, na podstawie ludzkiego doświadczenia, natchnionego Bożą mądrością, pomagają mi w tym. No wiadomo, że kłamstwo zazwyczaj nie służy. Nie, gdybym tutaj, komuś tutaj ukradł 100 zł z torebki, no, nie pogłębiłyby nad naszej więzi prawdopodobnie. No, dlatego ja to akceptuję, że norma nie kradnij, nie służy budowaniu więzi. Natomiast one mają charakter służebny, one mi doradzają na podstawie całej długiej historii człowieka, także nie tylko natchnionej mądrością człowieka, ale też ludzką.
czy to służy, nie? Czy to służy, czy... I tak stosuję tą normę, tak ją stosuję, żeby ona służyła. Także są takie momenty, że zastosowanie normy może nie służyć. Sztywne trzymanie normy jest przemocą, jest formą patologii. Zaburzenie osobowości, nie? To można zniszczyć relacje. Norma kwitnie, a małżeństwo upadnie, więc to jest przemoc. No, także można nadużyć normy. Nie? Człowiek dojrzały, to co kiedyś powiedział też Benedykt XVI, że moralność nie jest ani na początku, ani na końcu chrześcijaństwa. Jest po prostu na charakter służebny wobec tego głównego przekazania, abyście się wzajemnie miłowali. Podobnie mamy na przykład w psychoterapii. Jest też kodeks etyki psychoterapeuty. Zjeżdżają się wszyscy przedstawiciele kierunku, siadają gdzieś w Warszawie czy w Krakowie, zastanawiają się, jakie przyjmiemy zasady, które służą. Typu na przykład, nie kontaktujemy się z pacjentem poza sesjami. Zgadzamy się, służy czy nie służy. No, dobra zasada. Na podstawie praktyki lepiej oddzielić te dwie rzeczywistości. Ale są wyjątki. Są wyjątki, kiedy wiadomo, że trzeba. Zachowanie tej zasady byłoby po prostu czerwoną kartką dla terapeuty, ale trzeba wiedzieć kiedy, trzeba mieć po prostu intuicję, nie? Taką intuicję terapeuty, czy wychowawcy, kierownika duchowego, małżonka, jak, kiedy, po co, w jakim stopniu normy wykorzystam. Także chrześcijaństwo nie jest duchowością, etyka chrześcijańska nie jest etyką norm, tylko osoby, po prostu osoby. Osoba jest w centrum, norma nie jest w centrum, norma służy. I takie normy zachowujemy, takie normy, i te normy można zmienić, mają też charakter czasowy, które według bogactwa ludzkiego doświadczenia rzeczywiście służą. Służą po prostu, nie? Że temu rozeznaniu, ale służą. Ja ich mam jako doradców. Natomiast nie trzymam się ich sztywno, bo to jest wtedy nadużycie normy. Teolog fundamentalny. Chciałem powiedzieć, że fundamentalista. Tak, że ja tak właśnie wyczuwam, że takie mam nachylenie albo takie abstrakcyjno-teologiczne, albo takie dziennikarskie, bo ja mam takie zadanie trochę bronić Franciszka, więc faktycznie ja wynajduję takie punkty nowości, czy pewnego takiej wartości dodanej tego dokumentu do poprzedniej tradycji i jednocześnie, które budzą największe kontrowersje. Robię to świadomie, dlatego że bronię Franciszka, znaczy chcę pokazać właśnie racje stojące. Więc wracając do sprawy normy, to bym powiedział tak, najpierw, że zupełnie klasycznie święty Tomasz pisał, że sumienie to jest norma proxima, to znaczy to jest najbliższa norma. To znaczy, bo wiecie, bo to jest też trochę tak, że jeżeli po trydencie, nie, może nie z powodu samego trydentu, bo faktycznie to jest bardzo bogaty sobór i ciekawy, ale że oderwaliśmy, znaczy normy wsadziliśmy do prawa kanonicznego i oderwaliśmy od życia duchowego, to nie znaczy, że wcześniej w chrześcijaństwie nie było lepszego pomysłu na życie chrześcijańskie. I święty Tomasz jest tego przykładem. Sumienie jest norma proxima. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli będziesz wychowywał człowieka tylko do stosowania normy, to nie uczysz go życia odpowiedzialnego. Dojrzałego, tak? Ale specjalnie mówię o odpowiedzialności, dlatego że to jest odpowiedź na miłość zawsze. To słowo odpowiedzialność, nie? W wielu językach to jest odpowiedź, to jest dialog. I drugi człowiek czy Bóg jest dla mnie zawsze pytaniem o miłość. Czy dam się pokochać i czy odpowiem na miłość. Więc to jest główny trzon moralności. Czyli odpowiedzialność rozumiana jako odpowiedź na miłość. W sensie przyjęcia czy pokochania drugiego człowieka. I nie da się kształtować tej odpowiedzialności przez normy. Jeżeli nie, to znaczy, że duszpasterstwo w oparciu o normę, inaczej, to co proponuje Franciszek, to nie jest liberalizacja, to nie jest próba powiedzenia, są ciężkie czasy, to trochę dostosujmy się do tych czasów, do tej kultury, do tego sposobu myślenia, zmniejszmy może wymagania moralne i tak dalej. Nie, to jest poprzeczka wyżej. Ja rozmawiałem z naszym prawnikiem kościelnym z Poznania, nie będę mówił z którym, żeby tutaj nie wyszło, który powiedział mi tak, wie ksiądz co, ta amoris laetitia jest kontestowana czasami przez księży, bo oni wiedzą, że poprzeczka im się nie zaniża, tylko podnosi. Dlatego, że uczyć odpowiedzialności, tej odpowiedzi na miłość w konkretnej sytuacji, uczyć, to znaczy rozeznawać, towarzyszyć, to nie tylko dać kartkę do spowiedzi przed ślubem. Tego się tak nie załatwi.
ile czasu trzeba poświęcić, ile energii, ile tego, co papież Franciszek nazywa uprzejmym spojrzeniem, to znaczy nie oceniaj mnie, tylko posłuchaj. I w tym sensie ostatnia rzecz, może taka teologiczna, kształtowanie odpowiedzialności moralnej, związanej głównie z miłością, z odpowiedzią na miłość, jest tak naprawdę prowadzeniem człowieka do zbawienia. Czyli paradoksalnie stosowanie logiki dostosowania życia do normy z pominięciem odpowiedzialności jest pchaniem może nie tyle do piekła, co na pewno nie w kierunku zbawienia. Jeśli można, ja mam tylko jeden taki przykład, wydaje mi się ogólnie zrozumiały. Jeżeli się uczymy normy, że się w Polsce jeździ prawą stroną jezdni, to musimy ją poznać, bo to jest bardzo ważne, żeby ją znać. Natomiast nie możemy jej przestrzegać, kiedy widzimy, że pijaczek leży na prawej stronie jezdni, ja muszę zjechać na lewo. I to jest ta odpowiedzialność. Tak. I to jest oczywiste w tym przypadku. Ja się cieszyłam, że tutaj usłyszałam od księdza, że nie chodzi o normy, tylko o więź, tak? Ja sobie dokładnie to samo tutaj zapisałam w swoich notatkach. To jest jakieś takie zupełnie kluczowe dla mnie. Więź z tym, który jest źródłem prawa i bez którego tego prawa nie jesteśmy w stanie zrozumieć, tak? Bo możemy to prawo realizować bez zrozumienia i bez tej miłości do Boga i no, bez zrozumienia tej całości, o którą tutaj chodzi właśnie i też bez tej perspektywy celu, do którego zmierzamy. Po prostu tak sobie poznaliśmy, czego Kościół nas naucza i będziemy to wprowadzać w życie, ale przypuszczam, że bardzo szybko będziemy tym ograniczeni po prostu i że nie ma to w istocie sensu. Złapałam się też na tym, jak rozmawialiśmy tutaj z księdzem kilka dni temu o tym spotkaniu, które się zbliżało, że powiedziałam, że będziemy rozmawiać o normie, tytuł jest taki, tak, norma dla człowieka, człowiek dla... tak. Ja mam co pracę. Tak, ja mam. I pomyślałam, no to właściwie to jakoś nie to był mój temat, no nie jestem księdzem, nie jestem duszpasterzem, nie jestem etykiem, nie jestem w sytuacji po rozwodzie. I jakoś złapałam się na tym, że tak naprawdę cała ta dyskusja wokół amorysetitia zaczęła się kręcić wokół sytuacji, właśnie tych sytuacji nieregularnych, tak jakby ten problem nie dotyczył też ludzi żyjących po prostu w małżeństwie, tak? No też u nas tutaj spoczywają jakieś ograniczenia, jakieś zaproszenia ze strony Pana Boga, ze strony Kościoła, tak? Pewne wskazania. Tylko wydaje mi się, że jakoś przy pewnym uwewnętrznieniu tego po prostu się tego nie czuję, że jakaś ta norma jest. Że ona jest odczuwana w momencie, kiedy no, znaleźliśmy się w jakiejś sytuacji właśnie problematycznej z punktu widzenia nauczania moralnego. I jeszcze taka rzecz, że nie, norma może tego nie obejmuje, ale jest tutaj w adwokacji wiele wskazań ze strony papieża właśnie, jak przeżywać pięknie swoje małżeństwo, jak na co dzień się odnosi do swojego męża czy żony i właśnie jak realizować to piękno, które przed nami stoi. I myślę, że to jest takie troszkę jeszcze w trakcie, kiedy trwały te dyskusje synodalne, było trochę takie narzekanie ze strony katolików, katolickich publicystów, bardzo zaangażowanych, że właśnie, że papież się koncentruje na tych jakichś sytuacjach specyficznych, podczas kiedy my tutaj żyjemy dobrze, staramy się w każdym razie żyć dobrze, a dla nas nic nie ma. No i tak mi się to skojarzyło z takim narzekaniem starszego brata z tej przypowieści o synu marnotrawnym, który właśnie mówi, zobacz, przecież ja tyle lat jestem przy tobie, a ty mi nic nie dałeś. Podczas kiedy my jako... ten starszy brat mógłby też sam siebie spytać, czy nie zmarnowałam jakiegoś piękna, które mi zaproponowano. Czy naprawdę zrobiłem wszystko, co mogę? Czy to, że nie...
nie rozwiodłem się, albo że akurat nie stosowałem koncepcji i tak dalej, jakby nie przekraczam tych takich obostrzeń, które są najbardziej, powiedzmy, głośne i wybrzmiewają jakoś takim nauczeniem moralnym, bo są dyskutowane w mediach, czy to wystarczy? No chyba nie wystarczy, prawda? I to jest jakoś tutaj zauchwycone w tej informacji. To ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, którą też odkryłem przed tym spotkaniem, bo wiedząc też, jak gdzie indziej przedstawiam treść tej adwokacji, to tak obiektywizując też się skupiam na tych pojęciach, jak rozeznawanie, sumienie, integrowanie, towarzyszenie i tak dalej. I w pewnym momencie zorientowałem, że właściwie to należałoby jeszcze. Ale to tylko dlatego tak robię, że mówię jakby specyfice ujęcia tej adwokacji, bo tak naprawdę najważniejszymi w nich słowami są miłość i wierność. I zacząłem sobie googlować, raczej nie googlować, tylko przeglądać tekst adwokacji pod tym kątem. No oczywiście jest tam tego mnóstwo, już nie zliczałem ile razy, ale jest. A przy którejś tam lekturze natrafiłem na przykład na zdanie, w którym które moim zdaniem jest najbardziej niedocenianym zdaniem tej adwokacji. Na początku części o sytuacjach nieregularnych papież sam powiada, co jest jego zdaniem niewątpliwie naszym najważniejszym zadaniem duszpasterskim w odniesieniu do rodzin. Niewątpliwie najważniejszym zadaniem. To jest fragment, w którym pisze o złu rozwodów, o rosnącej liczbie rozwodów, którą nazywa dramatem naszych czasów. I wtedy powiada, że niewątpliwie naszym najważniejszym zadaniem duszpasterskim w odniesieniu do rodzin jest umocnienie miłości i pomaganie w leczeniu ran, abyśmy mogli zapobiec poszerzaniu się tego dramatu naszych czasów. Czyli ta refleksja nad specyfiką osób żyjących w sytuacjach tak zwanych nieregularnych, strasznie to brzydkie słowo, jest elementem tego zadania, którego kluczowymi aspektami są umacnianie miłości, to już wiele osób tutaj mówiła na ten temat, i pomaganie w leczeniu ran, znaczy, że plaga rozwodów, ten dramat naszych czasów bierze się też z tego, jak bardzo ludzie są poranieni. I to jest najważniejsze zadanie, a nie coś, co się może innym wydawać. Ostatnia rundka, już tak krótko, jeśli chcieliby paneliści coś dodać, i będziemy zapraszać Państwa do włączenia się do dyskusji. Podkreślam oczywiście, że tak jak zapowiadaliśmy, celem tego spotkania jest próba zrozumienia tego, co i jak Franciszek mówi nam w Amoris Laetitia, a nie spierania się, nie jakichś ideologicznych sporów o tę transportację. Czy ktoś jeszcze chciałby coś teraz dodać z panelistów? Ja bym tylko przeczytał tutaj takie jedno zdanko, które mi zamyka temat zajmowania się ludźmi, którzy są w trudnej sytuacji, czy nieregularni po rozwodach, bo papież tu przypomina, że Jezus przedstawia się jako pasterz 100 owiec, a nie 99. Dla mnie to wystarcza, uzasadnia całkowicie, dlaczego się tym zajmują. I nasi wszyscy muszą tym zająć. Sam również w związku z tym, co sam mówiłem, czuję taką potrzebę, żeby powiedzieć o tym, że jeżeli, znaczy bardzo negatywny obraz normy wyszedł, prawda? Że norma to już jest zło. Znaczy w pewnym sensie znaczy nawet u Pawła jest napisane, że prawo jest oskarżycielem, nie? Bo gdyby nie było grzechu pierworodnego, to byśmy nie musieli mieć prawa, więc kiedy się pojawia prawo? Wtedy, kiedy z serca nie wypływa naturalnie dobro, tylko pojawiła się pokusa, pojawiła się słabość i w związku z tym prawo jest tym zewnętrznym elementem, który mówi, kiedy dobrze, a kiedy źle. Ale jest oskarżycielem, to tak Paweł też mówi, nie? W tym sensie norma nie jest sama w sobie zła, ale my ją odbieramy negatywnie, bo ona nas oskarża. I teraz jest pytanie, że ja tak rozumiem też papieża Franciszka, że nie chodzi o wyeliminowanie norm, tylko chodzi o to, żeby zgodnie z tą zasadą tego lewej czy prawej strony jezdni i tej osoby, która się napiła, nie lubię też słowa pijak,
leży i omijamy, to znaczy jak te normy stosować. A właściwie jest jeszcze jedno zdanie, które może jeszcze lepiej to wyjaśnia. Bo papież w 201 numerze pisze, nie chodzi tylko o przedstawienie norm, ale o zaproponowanie wartości. I jaka jest różnica w samym sformułowaniu norma, wartość? Mam wrażenie, że różnica jest taka, że wartość to jest coś takiego, no nie wiem, ten tablet ma dla mnie wartość i dlatego chcę go mieć. To znaczy, że on nie ma tylko wartości sam sobie, ale również ja czuję, że wydałem za niego pieniądze. On ma pewną wartość dla mnie na przykład, albo mi służy w czymś i tak dalej. I tak samo jest z każdą wartością, to znaczy na przykład wierność nierozumiana jako coś, co mnie tylko oskarża, bo na przykład mam kłopoty z moją żoną, to nie jest tylko oskarżyciel, ale wartość to jest wierność, rozumiana jako wartość, to jest to, że ja na przykład wspomnieniami, bo to też sugeruje papież Franciszek, żeby na przykład w praktyce małżeńskiej wspomnieniami wrócić do pierwotnej miłości, czyli wtedy, kiedy wierność wydawała mi się czymś cudownym. Ja będę tylko z tobą. I wtedy to było wspaniałe. I on mówi, żeby wrócić tymi wspomnieniami, żeby zobaczyć normę jako wartość. I to znaczy, mówiąc już językiem takim bardziej teologicznym czy abstrakcyjnym, chodzi o to, żeby faktycznie było dużo więcej takiej immanencji Boga, a nie tylko Jego transcendencji. To znaczy więcej odnajdywania śladów Jego obecności, piękna tej drogi w życiu, jak je przeżywamy, a nie tylko w tym, jak Kościół mnie nauczy, jak powinienem żyć. To chciałbym zaprosić Państwa do włączenia się w rozmowę. To nie jest nagrywane z zamiarem udostępnienia w internecie, więc prosiłbym o mówienie do mikrofonu i będę ten mikrofon użyczał. Czy ktoś chciałby zacząć? Może nawiązując do tego ostatniego tematu dotyczącego, po co są normy, to ja myślę, że to jest coś niesłychanie potrzebnego, bo wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie bez norm. Wtedy nawet nie potrafimy sobie zadać pytania żadnego sensownego. Dokonuję jakiegoś wyboru, ale właściwie nie mam z czym tego konfrontować. To trochę mi się tak kojarzy z taką opowieścią o tym, że podobno w brytyjskich miastach Skandynawii były takie okiennice z lustrami. Po to, żeby ludzie, którzy żyją w środku, nie mogli nic ukryć. Że jak gdyby chodziło o to, żeby wszystko, co człowiek robi, mogło być obejrzane przez innych. I ja tak sobie o tym myślałam i myślałam, że jest sporo takich rzeczy, że jeśli na przykład, jeśli ja chcę coś ukryć, bo coś jest niezgodne z jakąś normą, która jest wyznawana, to ja muszę sobie, to powinien być taki sygnał ostrzegawczy. Muszę zadać sobie pytanie, czy na pewno mogę to zrobić, bo oczywiście są sytuacje, kiedy muszę coś zrobić w ukryciu przed kimś, ale w zasadzie powinno się kontrolować nie tylko czyny, również myśli, pragnienia pod tym kątem. Prawda? To jest tak, że jeśli moja myśl jest niezgodna z normą, to nie to, że ona jest zła, tylko ja powinnam ją zbadać i zastanowić się, dlaczego tak myślę. I bardzo często po takiej uważnej analizie okazuje się, że zmienia się moje myślenie. Ale po to jest ta norma. To chyba Janna opowiedziała się o rozeznawaniu, prawda? O tym, czym ono jest, prawda? Trzeba jeszcze dodawać, że Jorge Maria del Valle jest jezuitą. Ten język rozeznawania. Tak, kryterium rozeznawania. Proszę. Tak, rzeczywiście to jest. Oczywiście, że cenimy normy i starannie je przygotowujemy i przyglądamy się. I to, co w Ewangelii Gaudium jest takim fragment papieża o szacunku dla norm, o przeglądaniu tych norm, udoskonalaniu tych, które mogą się zmienić. Natomiast dojrzałość polega też na umiejętności ich wykorzystania. To, że ta norma jest dla mnie doradcą, oczywiście muszą być. Nie. Byłoby drugie skrajna pozycja, żeby podważyć w ogóle normy, szaleństwo, nie wiadomo.
I te normy trzeba starannie przeglądać, mówi papież. I starannie je uzasadniać, rozumieć i dojrzale wykorzystać. Dojrzale wykorzystać jako tych doradców, które służą budowaniu głębszych przyjaźni. Ale w głównym centrum jest to słowo więź, przyjaźń, coraz głębsza i głębsza. Jeżeli tak stosuje normę, żeby temu służyło, a nie niszczyło. Dzisiaj, kiedy się spotkaliśmy z księdzem Krzysztofem, przed tym spotkaniem tutaj, to on komentował takie porównanie, które ja tu w tym tekście stosuję w życia chrześcijańskiego do tańczenia tanga argentyńskiego, które jest bardzo skomplikowane. I ksiądz Krzysztof Grzybot dodał jeszcze, że można by też na to spojrzeć z punktu widzenia jazzmena, że żeby improwizować, trzeba być mistrzem. Jak ktoś będzie chciał improwizować, bo uważa, że będzie mógł coś tam zagrać, to jemu to nie wyjdzie. Tak samo tango zatańczone bez figurki będzie czymś tamiem, będzie czymś innym. Życie w abstrakcji od norm nie będzie życiem pięknym, będzie życiem subiektywnym. To znaczy, dlatego jakby piękno tych norm wymaga, ale dojrzałość polega na samodzielności. To znaczy, myślę, że cały problem tego rozważania, które my tu prowadzimy, dotyczące, gdyby normy nie zastąpiły dojrzałości, odpowiedzialności, jak to nazwiemy, w kontekście Franciszka, chodzi o to, że on mówi, że istnieje hierarchia norm. I to jest pewien język jednak o tyle nowy, bo to jest odważne, to jest bardzo prawdziwe, zapisane w naszej tradycji, ale ktoś musi to powiedzieć. To jest odwołanie się do kryterium, które było w encyklice Utunum Sin, czyli dotyczące jedności chrześcijan, bo tam jest mowa o hierarchii prawd. No wiadomo, że są ważniejsze i mniej ważne, żebyśmy umieli się spotkać przynajmniej w tym, co wspólnie wyznajemy jako najważniejsze i tak dalej. Nie? I to on zastosował to samo kryterium wobec norm, czyli tutaj nie chodzi o to, żeby je lekceważyć, tylko żeby powiedzieć, która norma jest wyższa i ważniejsza w danej sytuacji. Wydaje mi się, że w ocenie działań można ocenia się pod względem celu, które stawiamy, albo ocenia się pod względem norm, które uważamy, że powinny być zachowane, albo pod względem skutków, które uzyskujemy. Oczywiście piękne to podejście, stawianie celu na pięknym miejscu jest ryzykowne. Cel mogę nie uświęcać środków, jak wiadomo. Sztywne trzymanie się norm może prowadzić do sytuacji absurdalnych. Dlatego, że rzeczywistość jest bogatsza niż to, co się daje unormować. Z kolei patrzenie na skutki, zwątpię po zasady, po owocach poznacie, prawda, byłoby może najlepsze, bo my nie zawsze te skutki jesteśmy w stanie przewidzieć. Rola norm, które zabiegają, powiedzmy, empiryczną wiedzę czy jakąś statystykę, która pozwala mniej więcej oszacować, jakie będą te skutki naszego działania, jest i bardzo właśnie ważna. Ale trzeba pamiętać, że ona nie zawsze, prawda, w każdej statystyce są ogony wyjątków. I to, co w tej encyklice wydaje mi się właśnie jest w pewnym sensie podkreślony, to jest to, żeby stosować normy, ale mając na wzroku skutki. I trzeba między tymi dwoma trudnościami, prawda? Trzymanie się samych skutków jest trudne, bo nie wiemy, nie potrafimy ich przewidzieć. Z drugiej strony trzymanie się samych norm może w końcu doprowadzać do sytuacji absurdalnych, więc musimy jakoś wypośrodkować w naszym postępowaniu, kierując się rozsądkiem i sumieniem, to zachowanie, które jest, powiedzmy, okaże się optymalne. No jest norma nie zabije, ale to nie wystarczy być chrześcijaninem, żeby tylko nie zabijać, bo po prostu każdą normę. Ale nic nie organizuje. Ja w moich przemyśleniach o moralności, moralne zachowania staram się, tak upłynąć sobie trzy proste zasady.
jedna z tych zasad to jest czynić dobro, druga to jest unikać zła, trzecia to jest dobrze rozróżniać jedno od drugiego. Wydaje mi się, że tradycyjnie zazwyczaj Kościół mówi o normach, to najmocniej akcentował ten trzeci z tych punktów, o unikaniu zła. I cennym, ciekawą zmianą kierunku, którą tutaj jakoś dostrzegam, to jest w większym stopniu może docenienie tych aspektów czynienia dobra w małżeństwie, w rodzinie i też tego właściwego rozróżniania tego, co dobre od tego, co złe i że to jest nasza codzienna praca. I myślę, że jest niebagatelne znaczenie ma to, w jakiej kolejności ustawiamy te trzy zasady. Nie wiem, czy słusznie, ja staram się chyba jak po pierwszym stosować zasadę. Pierwszą z wypowiedzianych i pewnie na drugim miejscu właściwie rozróżnienie jednego od drugiego, też to pewnie trudno ostatecznie rozstrzygnąć. Oczywiście żadna z tych zasad nie może funkcjonować bez pozostałych. Ja mam takie pytanie do wszystkich tutaj Państwa, którzy się nastanęło tutaj podczas tego spotkania. Czy słuszne byłoby stwierdzenie, że oboje małżonków, które są w procesie nawrócenia, na etapie nawrócenia, to można stwierdzić, że wtedy norma jest dla człowieka, natomiast oboje małżonków, które nie jest w tym procesie, wtedy można stwierdzić, że człowiek jest na normie. Jeśli jestem w jakimś błędzie, to proszę to uzasadnić. Pytanie jest, czy dalej nie zrozumiałem? Jeśli dobrze zrozumiałem, to bym powiedział, że jeśli chodzi o normy czy wartości stricte religijne i takie, które wynikają z prawa moralnego naturalnego, ogólnoludzkie. No to w sensie ogólnoludzkim to powiedziałbym, nie ma różnicy. To znaczy zawsze powinna być norma dla człowieka i tak dalej. Myślę, że ten problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś jest obyczajowo przyzwyczajony do życia w kościele. Mówię przyzwyczajony, nie jest to jego wybór osobisty i w związku z tym pojawiają się normy, które dotyczą wartości stricte religijnych i on wtedy faktycznie czuje się wewnętrznie przymuszany albo wręcz w lęku o utratę zbawienia. A to jest koło zamknięte, bez sensu i no, tyle mogę powiedzieć. Znaczy, że on potrzebuje wtedy ewangelizacji faktycznie, żeby te normy mógł stosować, to znaczy nawet jakby nie przymuszanie. No. Kształtowanie jego sumienia w tym momencie do zachowania norm religijnych jest takim gwałtem na jego sumieniu. Bez wyboru wartości religijnych nie można ich stosować. Tu jest wolność sumienia. Natomiast w przypadku faktycznie norm dotyczących wartości ogólnoludzkich, tak to je nazwijmy, z prawa moralnego, naturalnego, które wynikają, to nie ma sytuacji, w której można by było powiedzieć, mogę je zlekceważyć. Albo że one mnie w jakiś sposób przygniatają, dlatego że jestem człowiekiem wierzącym lub człowiekiem innej religii, takiej czy innej. To znaczy, improwizacja w klasycznym jazzie jest oparta na bardzo ścisłych zasadach, na funkcjach harmonicznych. To jeżeli tego nie słychać, znaczy ktoś się na to nie orientuje, ale jeżeli ktoś po prostu się wydaje, że wystarczy wziąć instrument, przyjść i zagrać, to jest katastrofa. Co więcej, nawet jeżeli rezygnuje się z tych zasad, powiedziałbym, powszechnie przyjętych, takich bardziej swobodnej improwizacji, to prowadzi się własne. Bo słów, jak ich nie ma, to jest chaos. Przykład konkretny, na jakimś koncercie, gdzie wydawało się, że może to sobie ludzie tam po scenie i coś tam grają. Potem się dowiedziałem jednego z uczestników tego z wywiadu, że tam była żelazna konsekwencja. Inaczej by to po kompletnie chaos. Więc to jest to bardzo dobry, że tak powiem, moral. Moral z tego płynie. To znaczy, jeśli tych zasad tak czy inaczej skonstruowanych nie ma, to jest chaos w naszym życiu. Więc rzeczywiście norma ma fatalną pracę, ja nie mówię, że tutaj akurat, bo to jest, ale generalnie po prostu norma to coś zewnętrznego. Jeżeli przyjmujemy już normę, to najczęściej, znaczy jeżeli ją naprawdę przyjmujemy, ona nie jest zewnętrzna. Jeżeli nie wiem, nie zdradzamy żony albo męża, to nie dlatego, że zaciskamy zęby, no zdradziłbym, ale norma mi nakazuje, tylko nie zdradzamy, bo po to decydujemy się na życie małżeńskie, żebyśmy jej nie zdradzali się, opiekujemy się dzieckiem. To znów nie dlatego, że matka opiekuje się dzieckiem, bo taką ma normę, tylko ale jest taka, ale jakby wynika z tego norma, że dzieckiem należy się opiekować.
A sprawa, która, że tak powiem, jednak nie mogę się powstrzymać od pewnego wątku polemicznego, nie wiem, czy to będzie zgodne z zasadami przyjętymi, ale jednak. To znaczy, że zgadzam się całkowicie z tym, że norma ma służyć relacji. Pytanie brzmi, jakiej? Której? I co do tej normy właśnie dopuszczającej, czy też otwierającej możliwość dopuszczenia, mówiąc ostrożnie, do osoby żyjącej w powtórnych związkach, do komunii, do Eucharystii. Niewątpliwie rozluźnienie tej normy może pomóc budować relacje tych nowych związkach. Pytanie brzmi, czy nie pomoże także, czy pomoże tym wcześniejszym relacjom wobec tych, które, no bo przecież te rozwody skądś się biorą. Biorą się również z pewnej mentalności, która jest powszechna, także wśród ludzi wierzących niestety, że rozwód jest normalna rzecz, jak się nie uda. Znaczy to dobrze byłoby się nie rozwieść, ale jak się nie uda. I to jest rozumowanie, które można usłyszeć również od ludzi, którzy uważają się, są wierzący, uważają się. I co więcej, ludzie niestety zgodnie z tym postępują. Ja już się nie kocham, spotkałem już mojego życia. I to naprawdę nie są jakieś złośliwości, abstrakcje, tylko konkret. Teraz pytanie brzmi, czy rozluźnienie tej normy, że owszem, no jeśli ktoś coś takiego zrobi, pozostawi swojego współmałżonka, to później nie będzie dopuszczane do komunii, czy to rzeczywiście będzie służyć tej wcześniejszej relacji i jej trwałości? Oczywiście, ja zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że ludzie się rozwodzą albo nie rozwodzą dlatego, że potem będą mogli przystępować do komunii, to już jest absurd. Ale chodzi o pewne tworzenie pewnego klimatu, że przynajmniej dotąd w Kościele katolickim było jasne, że małżeństwo katolickie jest nierozerwalny problem. Jest możliwe stwierdzenie ważności i tak dalej, ale właśnie stwierdzenie ważności, a nie rozwiązanie małżeństwa. I teraz pytanie brzmi, ja mam co do tego niestety dość poważne wątpliwości, czy otwarcie tej furtki, a furtki niestety mają to do siebie, że bardzo szybko robią się szerokimi bramami, bo jeżeli mówimy o sytuacjach szczególnych, to każda sytuacja jest szczególna, moja sytuacja jest szczególna, to jest moja, nie ma innej sytuacji mojej. Właśnie, mam tutaj wątpliwości do takiego rozumowania i ja niestety jestem raczej po stronie tych, którzy się tej furtki obawiają. Przy wszystkich, że tak powiem, całej słuszności tego wszystkiego, co tutaj od Państwa usłyszałem, jak powiedziałem, zgadzam się z 90-90%, a ten jeden to jest właśnie ta moja wątpliwość. Ale zdziwiłby się Pan, że jednak dopuszczenie do sakramentu w komunii to nie ten papież już tych ludzi, co są w powtórnych związkach, tylko Jan Paweł II. No. Przepraszam. Nie, ale to jest ciekawe. Rozumiem, że zbieramy temat. Znaczy ja troszkę z innego porządku chciałem zadać pytanie i się zdecydowałem, że sobie, że to dobrze, że ja przyznam szczerze, że nie przeczytałem, jak papież zalecał całej adhortacji od początku do końca, tylko ją przeglądałem, przeczytając obszerne fragmenty. Im dłużej przeglądałem i czytałem, tym bardziej ogarniał mi niepokój, bo miałem takie wrażenie, że ta adhortacja nie jest napisana tak, jak nie wiem, się zawsze dawała encyklika, czyli ogłaszam jakieś lepsze zrozumienie jakiegoś aspektu, tylko jest takim wezwaniem do działania. Wezwaniem do działania dla mnie, dla duszpasterzy, dla całego Kościoła na zasadzie hej, weźcie się do roboty, zastanówcie się nad tym wszystkim, bo jeżeli narzekamy, że różne normy są niezrozumiałe, nieprzestrzegane i tak dalej, to wypełnijmy to wszystko wsparciem siebie nawzajem jako małżeństwa, dobrym świadectwem wobec swoich dzieci. I prawdę powiedziawszy, nie wiem, chciałem zadać pytanie, czy szanowni prelegenci też mieli takie wrażenie, że jakby w każdym aspekcie, nie tylko tym dotyczącym osób rozwiedzionych, ale w każdym aspekcie tam jest takie wezwanie do tego, żeby no właśnie wstać tutaj, odwołam się do światowej głowy, wstać do kanapy i żeby każdy z nas zaczął coś robić na miarę swoich wyzwań i zrobił sobie taki rachunek sumienia, czy wobec tej więzi z małżonkiem, świadectwo od swoich dzieci, no tutaj duszpasterze w swoim duszpasterstwie i w tym, co mówią w Kościele. Ja tu się zgadzam z Krzysztofem, że jakoś niedużo jest o tej więzi, strasznie dużo jest o małżonkach.
Czy przypadkiem nie należy tego przemyśleć i zacząć działać, bo inaczej papież jasno pokazuje, do czego to już doprowadziło. To znaczy, że zaniedbaliśmy, że zapomnieliśmy, że za bardzo skoncentrowaliśmy się nie na tym, co jest istotne w planie Bożym Małżeństwa. Dziękuję. Czy może jeszcze jakiś głos od Państwa? Bardzo proszę. Jeśli będzie ostatni, a potem wracamy do... Ja mam wrażenie, że tutaj w naszej sytuacji bardzo ważne otwarcie się na ludzi, którzy są poza Kościołem, czy na obrzeżach Kościoła, dlatego że ja mam, to jest moje ostatnie doświadczenie, odkrycie, że mam, poznałem wielu niedawno odwodników, którzy czują się bardzo jakoś odtrąceni przez Kościół i stają się bardzo antyklerykalni. Poznałem, szczególnie w moich miejscowościach, poznałem taką studentkę, która zaangażowała się w wolontariat bardzo szlachetny, ale ponieważ jest katolicki, to udaje katoliczkę i tak dalej, że brakuje nam i chyba to też jest ten punkt otwarcia się na ludzi właśnie i na grzeszników i na ludzi, którzy są poza Kościołem. Zresztą to było takie zdanie Dietricha Bonhoeffera, że Kościół jest tylko wtedy Kościołem, jeżeli służy ludziom poza Kościołem. To jest kilka kwestii, które warto się odnieść. Bo chciałbym powiedzieć, że najpierw, że na szczęście, wiecie, jak się pracuje w parafii, jestem w gazecie, ale też w parafii odprawiam się, to co jest fajne, to że ludzie podchodzą i mówią, ja się z księdzem nie zgadzam, ale jak księdza tak szanuję, że my musimy pogadać. I chciałem powiedzieć, z czego to wynika, że często, gdy mówię homilię, to zaznaczam, próbuję pokazać, może bardziej niż dzisiaj w czasie tego spotkania, wiedziałem, że jest może inne gremium, że ja jestem, że ja słyszę, jestem wrażliwy na te niepokoje. Bo uważam, że jest to też rodzaj pychy, którego by Franciszek nie chciał. Gdybyśmy teraz powiedzieli, ci, którzy mają wątpliwości, to jazda poza Kościół, bo nie rozumiecie rewolucji, którą tutaj robimy. Ale muszę powiedzieć, że zastanawiałem się właśnie teologicznie, bardzo głęboko, wie pan, odnoszę się do tej furtki, bo ja rozumiem to. Ja byłem osobiście jeszcze, myślę, 5 lat temu byłem stanowczym przeciwnikiem takiej furtki, nazwijmy to. Ja trochę po prostu próbowałem zrozumieć i zrozumiałem jedną rzecz, że stworzenie alternatywy w postaci białego małżeństwa to jest powiedzenie, możesz mnie zdradzać z inną, ważne, żebyś z nią nie współżył, a jak nie będziesz współżył, to będziesz nawet bohaterem dla naszego proboszcza. Tak? Rozumie pan dramat tego rozwiązania. I ja pamiętam, że w pewnym momencie, jak miałem też zajęcia z klerykami jeszcze na Wydziale Teologicznym, powiedziałem, że mam nieodparte wrażenie, że to jest jakaś prowizorka. Znaczy rozwiązanie prowizoryczne. To wprowadzone przez Jana Pawła VIII. Tak, to znaczy w tym sensie, że wie pan, że ja z jednej strony też się obawiam tej furtki, bo trzeba być wrażliwym na ludzi, którzy zostali zranieni, zostawieni, zdradzeni. I teraz on jest w drugim związku i my teraz z miłością patrzymy na jego sytuację, ale ta druga osoba została zraniona. I ja to czuję i chciałbym, żeby pan czy inni wiedzieli o tym, że ja naprawdę to czuję i rozumiem. Ale rozumiem też, że rozwiązanie, które dał Jan Paweł II, jakby z natury rzeczy wymagało dopowiedzenia. I teraz jest chyba to dopowiedzenie. Natomiast chociażby te dokumenty, które się pojawiają, ja mam wątpliwości, czy da się to tak zrobić, jak Franciszek pomyślał, że lokalnie. Też mam co do tego wątpliwości, czy da się lokalnie tak ważną sprawę rozstrzygnąć. Ale chociażby region Buenos Aires, biskupi i także Malta, to nie jest prosta droga. To nie jest, jak to biskup z Malty powiedział, to nie jest bilet, który mogę ci dać na przykład z okazji pierwszej komunii, żebyś przyjął. Że ta droga jest długa, że to naprawdę ma być rozeznawanie, że to jest rodzaj pewnej pokuty. I jeszcze może ostatnią rzecz, którą bym jeszcze dodał w kwestii tej furtki. Wydaje mi się, że i tak centralnym punktem tutaj w adhortacji jest prowadzenie do relacji z Bogiem, do relacji z Jezusem Chrystusem. I to tylko człowiek, który dąży do budowania tej relacji, zaczyna rozeznawać. I takie rozwiązania się przyjmuje
powinniśmy to w spotkaniu też z duszpasterzem w kontekście tego naśladowania Chrystusa. Czyli co zamierzamy? Że może jest taki etap, właśnie proces, przepraszam, już kończę, może być taki etap, w którym oni się decydują na komunię i współżycie, nazwijmy to tak, decydują się, przepraszam, rozeznali i powiedzmy, że ta furtka jest zastosowana, ale oni w naśladowaniu Chrystusa, właśnie w przyjmowaniu komunii, dojrzewają do większego poświęcenia i decydują się na przykład na białe małżeństwo. To chyba, jeśli dobrze pamiętam, zakładała ta instrukcja z Buenos Aires. Czyli to jest cały czas w kontekście naśladowania Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Myślę, że gdybyśmy odeszli od tej perspektywy, to faktycznie byłoby czyste dostosowanie się do współczesnej kultury. Znaczy, współczesna kultura jest też bardzo dobra, znaczy, do tych negatywnych aspektów. Jeszcze dopowiem tutaj a propos tej furtki tak zwanej, że tak, no, potwierdzam, że to, nie mogę za bardzo potwierdzać, może nie jestem tutaj specjalistką, ale w mojej jakiejś intuicji rzeczywiście te białe małżeństwa no, nie są jakimś takim rozwiązaniem całościowym, tak? Oczywiście no, tutaj ksiądz bardzo dobrze opisał przyczyny. Natomiast w związku z tym mamy sytuację, w której są osoby w Kościele, które nie mają jakby szansy się w ogóle nawrócić. No bo żyją już w nowym związku, podjęły jakieś nowe zobowiązania, pojawiły się dzieci. No i jak możemy się zgodzić na to, żeby był ktoś, kto stoi przed taką ścianą? I myślę, że z tego niepokoi właśnie jakoś ta adwokacja i te dwa synody o rodzinie wynikły. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej, ale jest to jakiś krok w tej dramatycznej dla jakiejś części osób sytuacji. I jeszcze pan Tomasz Wścicki mówił, że norma jest zawsze uwewnętrzniona, tak pan to sformułował, prawda? Mi się wydaje, że jednak zdarzały się i chyba nierzadko sytuacje, kiedy ktoś przestrzegał normy dlatego, że bał się jakichś sankcji albo odrzucenia społecznego. Może dziś tego się mniej boimy, jest większe przyzwolenie na różnego typu zachowania. Natomiast no i może dlatego właśnie bardziej to się staje widoczne, może wcale nie mniej ludzie kiedyś przekraczali normę, tylko po prostu gdzieś to ukrywali, no, zdradzali się, ale w sposób zakamuflowany, nie rozchodzili się, tylko żyli każdy sobie. No, chyba jakoś jest to fakt opisany. Odniosę do tej furtki, tego ryzyka, że mogą osłabić te małżeństwa, które próbują trwać wierności. Byłoby tak rzeczywiście odsłonięcie pewnie niedojrzałości, że trwam w relacji z kimś, bo jest taka norma z lęku, a nie z głębszych powodów. Być może byłaby też, rozumiem to ryzyko, ale jest też szansa pokazania niedojrzałości, że już nie kocham tej kobiety, bo już kobieta nie kocha mężczyzn, ale trwamy, żeby się ten Pan Bogu nie narazić, bo jest taka norma i będzie komunii, no to się męczmy do końca życia. To nie jest dojrzałe. Ja też mam takie pytanie, czy na przykład mężczyzna, który nie kocha kobiety, nie zaspokaja podstawowych ich potrzeb egzystencjalnych, jak potrzeba dowartościowania, czułości, rozwoju, intymności, wsparcia, czy on ma prawo przystąpić do komunii? Ja bym go zapytał, co to znaczy, że Pan przystępuje do komunii, jak Pan stosuje przemoc wobec swojej żony? Ja bym tutaj zapytał, co to wyraża, to bym podważył. I być może to właśnie odsunięcie tej furtki pokaże takiemu mężczyźnie, czy kobiecie, także jak jest niedojrzały, że co go trzyma w tej relacji, że trzyma go zaburzone rozumienie normy, a nie więź, a nie chęć bycia z kimś. Dojrzały, do czego Pan jeszcze też wysyła, pokazując tą całą głębię i założenia i podstawy dobrego związku. Także tak i nie. Jest to zagrożenie pewnie, że dla Boże niedojrzałych związków i też niedojrzałych słabości będzie to furtka, ale niedojrzały już jak zawsze reaguje niedojrzały, to proszę się nie przyjmować. Natomiast pokada szansę do wyjścia z niedojrzałości, z wyjścia w Polsce, z niedojrzałości. Dlaczego jestem przy tym mężczyźnie? I kobieta mówi, ja już nie kocham w ogóle tego, to jest po prostu ja go nienawidzę. No ale wytrzymałem z nim do końca, to jest przemoc. To jest niedojrzałe. Nie wiem, czy takim przypadku można przystąpić do komunii. To skoro komunia oznacza coś budowania więź, a przynajmniej przyjrzenia się temu. Także i tak, i nie. Rozumiem to zagrożenie, ale też rozumiem jako szansę odsłonięcia niedojrzałości tego typu związków.
My czasami widzimy w terapii małżeńskiej, tam się odbędzie pracuje, że na przykład żona chce terapii, a może mówi, nie, ja nie potrzebuję terapii. Wyraźnie zaniedbuje podstawowe elementy relacji, związku, miłości. Także jest wtedy szansa odsłonięcia tego. Że dojrzałość rodzi dojrzałość. Dopuszczenie tych osób do komunii świętej, wspomniałem, że ta wiara do związku jest wielkim błogosławieństwem, dobrocią, co jest piękniejsze, wyjawienie z Bogiem, komunia z Bogiem, więc normalnie dojrzałość, że będzie dojrzałość, albo pokaże, że odsłanie jeszcze bardziej niedojrzałość. Jeżeli ktoś tylko z takiego powodu trwa w związku, żeby nie przekroczyć, no, to jest to bardzo głęboko niedojrzałe zachowanie, to trzeba szybko odsłonić. Nie, może być może nie wszystko, co powiedziałem, jest prawdą, ale wszystko było od serca. Inny związek jednej osoby pozostawia drugą. Pozostały związek jednej osoby pozostawia. Powtórny związek. Druga osoba zostaje. I komunia uprawnia do. Znaczy, przyjęcie komunii uprawnia osobę. Ta, która no jakoś pogodziła się z tym, znaczy zostało jej odpuszczone to, że zostawiła w bólu i w wielkich problemach osobę, która kiedyś była jej bliska. Mhm. Jak to jest? Bo ta w tym drugim związku osoba nie zadośćuczyniła złu, które powstało. Znaczy, jak, że pani dotyka czegoś, co jest tutaj bardzo kluczowe moim zdaniem. Ja mam taką hipotezę w ogóle, znaczy, może ja też o tym wszystkim myślę, że mam taką hipotezę, że Amoris Laetitia jest zaplanowana przez Franciszka jako element procesu. Znaczy, efektem tego procesu, bo to jest element procesu synodalnego, mamy adhortację posynodalną, która nie zajmuje się żadnymi rozwiązaniami prawnymi, bo nie wprowadza żadnych nowych norm, no, proponuje tylko nowe podejście duszpasterskie. Nowe też, powiedziałbym, odnowione, to znaczy to nie jest nic sprzecznego z katolicką tradycją, że to jest pewnym nurtem, bardzo wręcz klasycznym, tomaszowym. Natomiast mam wrażenie, że tu brakuje jeszcze dopełnienia czegoś, dlatego że Franciszek poszedł, przepraszam, teraz będzie mój wywód, muszę sobie chwilkę potrwać, poszedł tropem Jana Pawła II, a trzeba zrobić trochę inaczej. Znaczy trop Jana Pawła II z Familiaris Consortio polegał na tym, że na przykład w tym kluczowym punkcie, który mówił o możliwości przyjmowania pomocy, jak się żyje w białym małżeństwie, pojawia się zdanie bardzo dziwne, znaczy, że są to ludzie gotowi na taką formę życia, która nie stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. W sposób jawny życie w drugim związku stoi w sprzeczności z nierozerwalnością małżeństwa. I jakby pisaliśmy o tym z Ewą Kiedion, z Ewą wspólnie między synodami, w takim wspólnym artykule, coś takiego, że tu już nawet nie chodzi o więź otwórczą funkcję erotyki w nowym związku. Jakby to chodzi o powiedzenie, że tak wyrażona norma przez Jana Pawła II zakorzeniona jest w wizji małżeństwa jako moralnej legitymizacji współżycia seksualnego. To znaczy złem jest to, a jak nie współżyjemy, to jest okej. Okay. Podczas gdy należałoby mówić raczej odwrotnie, że zastanawiać się nad możliwością odpuszczania grzechów. To nie jest tak, że jak ktoś żyje w drugim związku białym, to jest wszystko okej. Okay. Nie, ponieważ następuje, o co ślubuje. Ślubuje miłość, wierność i uczciwość oraz, że nie opuszczę. Opuściłem, nie jestem wierny. Kto inny jest dla mnie najważniejszy w wymiarze psychicznym, emocjonalnym, nie wiem, jest wspólnota fizyczna, chociaż nie seksualna, jest wspólnota majątkowa, czy jakby kto inny wchodzi na miejsce mojej sakramentalnej żony, jakby Kościół nie może na to mówić, że jest wszystko w porządku. Jakby mam wrażenie, że trzeba zreinterpretować to, co powiedział Jan Paweł II Familiaris Consortio i zobaczyć tę, tak to żeśmy wtedy pisali ze Ewą, że to jest jakaś forma pokuty, że to jest potrzebna nowa teologia pokuty, czyli jest grzech, tylko może być odpuszczalny. Według Jana Pawła II wtedy w sytuacji takiej, jeśli za pokutę się przyjmuje
powstrzymanie współżycia seksualnego. Według Franciszka wydaje się, że on jakby wpisując się w ten tok myślenia, powiedziałby, że są możliwe inne formy pokuty. Ja mam wrażenie, że jak mówię o hipotezie, że to się skończy czymś jeszcze innym niż Amoris Laetitia, to czymś bardziej zobiektywizowanym. To znaczy będzie, że jakby teraz Franciszek by, zgodnie zresztą w granicach, które synod mu pozwala. Dwie trzecie ojców synodalnych, jakby tego typu normy, które Franciszek tu rozwija, zaakceptował. Jakby w tych granicach on jakby powiada, przechylając troszkę wahadło w stronę subiektywnego wymiaru moralności. Natomiast potem on z założeniem to, że to ma się uspokoić i zostaną wprowadzone jakieś obiektywizujące elementy typu pewien okres trwałości nowego związku, czyli poczucie, że tam już coś jest. Zresztą nawet w samej adhortacji takie elementy są, bo papież pisze krótko tylko, wymieniając, wyliczając, ale w dokumentach niektórych biskupów to się pojawia, że chodzi przecież że w tym procesie rozeznawania musi być dokonana weryfikacja tego, jakie są relacje z sakramentalnym współmałżonkiem, czy zobowiązania wobec dzieci są wypełniane i tak dalej. Franciszek walczy z rozwodami, ale nie może powiedzieć, że rozwodów nie ma. No. Znaczy one są i co wobec tego. To jest taki inny przykład. Tu jest na sali trochę osób, które ponad dwa lata temu chyba napisało list do Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o zwrócenie uwagi na grzech niepłacenia alimentów, prawda? I nie myślę w tej chwili o Mateuszu Kijowskim, tylko w ogóle myślę o grzechu niepłacenia alimentów. Ten list spotkał się z kompletnym milczeniem adresatów, nie było na niego żadnej odpowiedzi. Nie dlatego, jak mi się wydaje, że polscy biskupi uważają, że można nie płacić alimentów. Raczej dlatego, że polscy biskupi jakby nie potrafią znaleźć języka, którym można by wzywać do płacenia alimentów, czy przypominać, że niepłacenie alimentów jest grzechem, bez jednoczesnego przyzwalania na opuszczanie współmałżonka. A Franciszek w to wchodzi. Ja mówię, jest tutaj na przykład piękny, nie mam w tej chwili, nie zaznaczyłem sobie tego momentu, jest takie piękne wezwanie do osób, które się rozchodzą już, jakby no, już jest to, ten rozwód się dokonuje, nie rancie swoich dzieci. Dość, żeście już poranili samych siebie, nie rancie ich. Jakby takie bardzo konkretne życiowe, więc jakby tego nie możemy omijać, jakoś tam Franciszek mówi. Nie mam wrażenia, gdzieś to w końcu do czegoś ciekawego prowadzi. Oczywiście z założeniem, że furtka jest otworzona, by teraz następuje proces sprawdzania co dalej. Powiedziałeś, Zbyszku, że myślisz, że papież Franciszek będzie jednak zmierzał do jakiejś obiektywizacji tych zasad. Z tego, co ja tutaj przeczytałam w rozmowie z księdzem Przemysławem Drągiem, który jest dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, rozmowa z taką gościem niedzielnym, gdzie on mówi, że właśnie próbowano do tego doprowadzić na synodzie, że część biskupów miała taką propozycję, żeby jakieś zasady bardziej obiektywne były, jakie są te kryteria, jaka droga pokuty i tak dalej, ale papież powiedział właśnie wyraźnie nie. Nie, skoro mówię o rozeznawaniu indywidualnym, to nie dajemy nowych norm generalnych. Może to jednak jakoś nie do strony. Właśnie też wydam fragment naszej rozmowy, że właśnie mówiłaś o tym, że Franciszkowi chodzi o to, żeby stare normy nie zastąpić nowymi, nawet lepiej dookreślonymi, ale może na jakimś poziomie tak, nie? Może to będzie po prostu ten dobry balans. Ale ja wziąłem mikrofon ze względu na panią, bo to jest bardzo ważny punkt i on się zbiega z tym, co pan też mówił o tej furtce, o niebezpieczeństwach, że my jesteśmy, mówię kolokwialnie, miłosierni dla rozwodników, a zupełnie niemiłosierni dla porzuconych w tym momencie. Ale mi się wydaje, że ani ta adhortacja, ani te założenia, o których tu rozmawiamy, nie sugerują, sugerują, że właśnie trzeba rozeznać, czy sytuację da się naprawić. I to jest pierwsze, to znaczy pierwsze to jest powiedzenie sobie, co powinniśmy zrobić w tym momencie, jeżeli czujemy się ludźmi nawróconymi, jakby było dobrze. I jeżeli wtedy
przecież powiedzmy, że może być taki nawet początkowy etap, na przykład zdrady małżeńskiej, że ktoś się zauroczył inną osobą i się wyprowadził z domu. I wtedy jak my go za szybko będziemy tutaj mówić, że dla ciebie jest szansa nawet na komunię, to właśnie tak nie ma być, nie? To co ma być powiedziane, to pierwszym kryterium jest naśladowanie Chrystusa, to znaczy czy ty wobec swojej żony, którą zostawiłeś, czy ty Chrystusa naśladujesz? I on musi, i tu jest rozeznawanie, on musi sobie odpowiedzieć na to pytanie w sumieniu i to jest poważne pytanie. I wtedy być może, znaczy szczególnie w takim etapie początkowym, odpowiedź jest jedna, muszę do niej wrócić. To nie ma, bardzo się cieszę z tego, co powiedziałeś Zbyszku, bo to pokazuje, wiecie, że my się nie spotkaliśmy tutaj, żeby powiedzieć, jaki fajny jest Franciszek, tylko powiedzieć, że jemu zależy na naprawieniu sytuacji. Mhm. Ja to zaniosę. Dzięki. Kolejny los. Ja chciałam powiedzieć, że Pan Bóg nam dał jedno przykazanie, to nam się miłować, najpierw Boga, potem Jego. Ale ponieważ jako ludzie nie jesteśmy w stanie to zrozumieć, to dał nam normy, czyli przykazania. I jeżeli my się wydoskonalimy zbliżeniu do Pana Boga i poznaniu Jego, to nam normy nie są potrzebne, bo nikogo nie skrzywdzi. I teraz osoby, które nie wydoskonaliły się w zrozumieniu, w relacji z Jezusem, z Bogiem, przekroczyły normy, bo się rozwiodły i mają uzasadnienie, że to był rozpad, prawda, no, myśl podzielny. Jeżeli są teraz w drugim związku i chcą wrócić, chcą przystąpić do spowiedzi, to myślę, pierwszą rzecz muszą zdać sobie sprawę, że popełniły zło. Póki nie uznają, że rozwód czy odejście od współmałżonka było złe, to nie, myślę, że nie mogą dostać usłyszenia. A jeżeli uznają, że to zrobiły zło, to zło muszą w jakiś sposób naprawić. Tylko wtedy chyba by mogły dostać rozgrzeszenie, jeżeli będą chciały to zło naprawić. I teraz tylko możemy po ludzku rozpatrywać, gdzie będzie dobro. Czy ja zostanę w tym związku, bo tu mam 5 dzieci, a tam tylko 2, prawda, zostawiłem. Że tu mam na przykład dzieci niepełnosprawne, mam dziecko, które się muszę opiekować, a tam mam dzieci zdrowe, już prawie dorosłe. Ale od momentu, gdy chcę przystąpić do spowiedzi, to muszę współmałżonkiem, tym, którego kiedyś zostawiłam, czy i dzieci, jednak tą relację do nich zmienić, się do nich zbliżyć. I myślę, że tylko w tym momencie może dojść do rozgrzeszenia i do powrotu do kościoła. Jeżeli morderstwo może być odpuszczone. Może ja przeczytam właśnie ten fragment tutaj, pan Zbigniew wspominał, on jest rzeczywiście cenny, jest odpowiedzią na pani pytanie, dobrą intuicję. Osoby rozwiedzione, żyjące w nowym związku, mogą na przykład znaleźć się w bardzo różnych sytuacjach, które nie powinny być skatalogowane lub zamknięte w zbyt surowych stwierdzeniach i pozostawiając miejsca dla odpowiedniego rozeznania osobistego duszpasterskiego. Czym inny jest drugi związek, który umocnił się czasem z nowymi dziećmi, ze sprawdzoną wiernością, wielkodusznym poświęceniem, zaangażowaniem chrześcijańskim, świadomością nieprawidłowości w swojej sytuacji, wielką trudnością, by cofnąć się wstecz, bez poczucia sumienia, że popadłoby się w nowe winy. Kościół uznaje sytuację, kiedy mężczyzna i kobieta, którzy dla ważnych powodów, jak na przykład wychowanie dzieci, nie mogą uczynić zadość obowiązkowi rozstania się. Istnieje także przypadek osób, które podjęły wysiłek, aby ratować pierwsze małżeństwo i doznały niesprawiedliwego porzucenia lub tych, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo zniszczone w sposób nieodwracalny nie powróci, ale także naprawiając to, co można było naprawić. Nie? Wszystko to, co mogli naprawić, naprawili, co było realne.
co było możliwym krokiem, realnym krokiem. Chrześcijaństwo opiera się na zmyśle realności. Wszystkie realne, możliwe kroki zostały spełnione, żeby możliwie popełnione krzywdy naprawić. To jeśli można by próbować utrzymywać, jak powiedział, może coś takiego, że Kościół ma być sakramentem zbawienia, objawieniem Jezusa na ziemi. Jezus potrafił łączyć radykalizm wymagań. Przecież mówił, kto spojrzał pożądliwie na kobietę, już się już założył. Nie Kościół, tylko małżeństwo. Bo Kościół nie jest sakramentem. Kościół jak najbardziej ma być. Jest podstawowa prawda o Kościele, jest sakramentem zbawienia. To jest prasakramentem. Nie sakramentem w sensie w jednym z siedmiu, tylko jest sakramentem zbawienia. To jest podstawowa misja zresztą Kościoła. Tak ona jest opisywana też w kościelnych dokumentach teologii. Więc Jezus łączył radykalizm wymagań i radykalizm miłosierdzia. Myślę, że Kościołowi o wiele łatwiej oczywiście zoperacjonalizować wymagania, bo one je się łatwo zapisuje w przepisach. Trzeba pokonać, przeskoczyć kolejne poprzeczki. O wiele trudniej się operacjonalizuje miłosierdzie. Trudno jest zapisać w prawie kanonicznym. Stąd też jest ta niechęć Franciszka do tworzenia, zapisywania tego typu reguł, bo każda rzeczywiście, tak jak z tego Państwo zaczynają mówić o konkretnych sytuacjach, już widać, że każda jest inna i nie chodzi o to, żeby na wyjątkowych sytuacjach tworzyć nowe normy. A Franciszek tutaj wydaje mi się też takim zdaniem, które dobrze podsumowuje to, czym jest Amoris Laetitia. To jest takie zdanie ostatnie z 38 punktu, że orędzie Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest wyraźnym, jasnym odzwierciedleniem nauczania i postawy Pana Jezusa, który proponując wymagający ideał, jednocześnie nigdy nie stracił współczującej bliskości wobec osób słabych, jak Samarytanka czy kobieta cudzołoża. Takie moje podsumowanie, ale ksiądz Krzysztof, proszę was jeszcze. To się wiąże głęboko z pojęciem, rozumieniem komunii. Eucharystii. Papież Benedykt XVI w jednym z swoich dokumentów przypomniał, że są w tradycji chrześcijańskiej dwa nurty. Jeden mówi, że akcentuje, że Komunia Święta jest pełnią doskonałości, więzi, tego, co człowiek może osiągnąć w relacji z Bogiem i człowiekiem, a drugi mówi, że jest lekarstwem, jest założeniem, uzdrawia, tak jak Chrystus jest pełnią, a jednocześnie jest też lekarzem, który Samarytance udziela Komunii Świętej, spotykając się z nią, mówiąc, miałaś pięciu mężów. Bardzo ładnie papież, właściwie mam wrażenie, że dojrzało, teologia łączy te dwa kierunki, nie, że nie robi albo-albo, albo komunia jako uzdrowienie i lekarstwo, albo pełnia, tylko łączy w sobie te dwa wymiary, tak jak w sobie Chrystusa, który udziela komunii Samarytance. I jednocześnie papież o tym pisze w Evangelii Gaudium, punkt, już nie, a 47, tutaj przygotowałem. Eucharystia, choć stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmą dla słabych. Tylko poprzez komunię dochodzimy do głębszej komunii. Kto nie ma komunii, nie dojdzie do komunii. Tak jak na przykład więź z drugim człowiekiem sprawi, że więź będzie głębsza. Nie może być coraz większej komunii z Bogiem bez komunii z Bogiem. Dlatego też właśnie to rozumienie Eucharystii przypomniane przez papieża pokazuje też tą możliwość dopuszczenia tych osób, nie jako nagrodę, ale jako lekarstwo. Ponieważ tylko poprzez komunię z Bogiem będę miał coraz głębszą komunię, aż do możliwej pełni, tak jak mamy zakazane w chrześcijaństwie, spotkanie jest przed katarzą, spotkanie jest przed moralnością. Najpierw spotkanie, najpierw komunia, a potem wzrost. Nie, te dwie koncepcje się nie są sprzeczne, one właściwie bez siebie nie mogą istnieć. One muszą być razem, to według mnie te dwie tradycje chrześcijańskie, rozumienia Eucharystii i Komunii Świętej. Ja bym tylko tak dodał, jak ja sobie poradziłem z tym problemem, którego nie rozumiem za bardzo i nie lubię jakoś roztrząsać. Pomyślałem sobie, że jeżeli morderstwo, nawet kilkakrotnie, może być odpuszczone i ten człowiek przystąpić może do komunii, to chyba tutaj też coś jest takiego, że jest to możliwe. Ale niestety z tłumaczenia tego nie rozumiem. To mnie uspokoiło i nie zajmuje się tym problemem. Może to mi pomoże.
po drugie kapłan, który odchodzi od kapłaństwa, czyni coś bardzo złego, odchodzi, ale może do Komunii Świętej przystąpić. Nie ma zakazu przystąpienia do Komunii Księdza, który odszedł od kapłaństwa. Przecież jest to czyn zły, ale jest, dlaczego miałby być wyjątek gdzie indziej? To byłaby jakaś dziwna niesprawiedliwość. No to po prostu chciałbym podziękować Państwu za te bardzo ciekawe dwie godziny. Zachęcić oczywiście do lektury tej więzi zimowej, gdzie siedzący tutaj różne rzeczy napisali, a także do następnej, bo można zapowiedzieć, że idziemy dalej. Chcemy ten temat drążyć i tematem więzi wiosennej w dziale religijnym i społecznym będzie sumienie. Zapraszam, dziękuję Kikowi za współpracę i wszystkiego dobrego. Jesteśmy oczywiście do usług, do rozmów.